Serdecznie was wszystkich witam. Niestety to jest jedyny zwrot, który się nauczyłem z polskiego. Jestem po raz pierwszy w jednym ze zgromadzeń w Polsce. Ja was nie znam również i też wy nie znacie mnie. Wybaczcie, że krótko się przedstawię wam. Nazywam się Ernst August Bremiker. I pochodzę ze zgromadzenia Volmarstein, miejscowość ta jest w Westfalii, w Niemczech. I na samym początku chciałbym wam przekazać serdeczne pozdrowienia od wszystkich wierzących ze zboru Volmarstein. Ponieważ dzisiaj po południu mamy zastanawiać się nad tematem małżeństwa, to zabrałem ze sobą również moją małżonkę. My dwoje jesteśmy już od 35 lat w związku małżeńskim i my mamy teraz 5 dzieci i 13 wnucząt. I Pan nas obficie pobłogosławił. Jeśli chciałbym wam teraz mówić o małżeństwie, to nie z tego powodu, że ja w swoim małżeństwie zawsze wszystko dobrze, właściwie wykonywałem. Im Gegenteil, ich habe viele Fehler gemacht, aber wir versuchen alle aus Fehlern zu lernen. Przeciwnie, wręcz zrobiłem bardzo dużo błędów, ale wszyscy powinniśmy próbować uczyć się na swoich błędach. Ich freue mich, so viele Geschwister hier zu sehen. I cieszę się bardzo, że tak wiele wierzących mogę tutaj spotkać. Ich sehe viele, die wahrscheinlich verheiratet sind. I widzę również wielu takich, którzy również też i są w związkach małżeńskich. Und für Verheiratete ist unser Thema natürlich besonders wichtig. A dla wszystkich, którzy są w małżeństwach, to nasz temat dzisiejszy jest szczególnie ważny. Ich sehe junge Leute, die noch nicht verheiratet sind. Również widzę wiele młodych ludzi, którzy nie są w związku małżeńskim. Und für die jungen Leute ist das Thema auch sehr wichtig. I również stwierdzam, że dla młodych ludzi ten temat jest też bardzo ważnym. Ihr möchtet vielleicht einmal heiraten und deshalb ist es gut, sich früh mit diesem Thema zu beschäftigen. Bo z pewnością też chętnie chcielibyście zawrzeć związek małżeński i dlatego jest to bardzo dobre, jeżeli zapragniecie we wczesnych latach się tym tematem zajmować. Ale też i z pewnością jest wśród nas wielu takich, którzy są w starszym wieku. Którzy nie zawarli związków albo już są w stanie wzdowieństwa i właśnie też i do nich chciałbym skierować też moje słowa. Ich möchte eine Frage stellen. Chciałbym wam postawić najpierw pytanie. Muss man verheiratet sein, um glücklich zu sein? Czy człowiek musi być w związku małżeńskim, aby być szczęśliwym? Und die Antwort lautet, nein, man muss nicht verheiratet sein. I odpowiedź brzmi, nie, nie trzeba być w związku małżeńskim, aby być na ziemi szczęśliwym. Die Ehe ist eine wunderbare Gabe Gottes, das stimmt. Tak, zgadza się, że małżeństwo jest cudownym darem Bożym dla nas ludzi. Aber Gott gibt auch nicht verheirateten Menschen ein erfülltes Leben. Ale również też i Bóg daruje tym ludziom, którzy nie są w związkach małżeńskich, życie, które jest pełnią życia. Der Apostel Paulus war nicht verheiratet und hat doch manches über die Ehe gesagt. Apostoł Paweł też nie był w związku małżeńskim, a jednak w słowie czytamy wiele rzeczy, które on wypowiedział na temat małżeństwa. Deshalb sollten auch nicht verheiratete gut aufpassen heute Nachmittag, weil sie Verheirateten vielleicht helfen können.
I dlatego też i ci, którzy nie są w związku małżeńskim, powinni dzisiejszego wieczoru dobrze się przysłuchiwać, bo być może będą mogli kiedyś w przyszłości tym, którzy są w związkach małżeńskich, pomóc w ich problemach. Ich möchte beginnen heute Nachmittag mit einem Vers aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. I dzisiejszego popołudnia chciałbym rozpocząć jednym wierszem z listu Jakuba. Czytamy z listu Jakuba z pierwszego rozdziału, 16 i 17 wiersz. List Jakuba, pierwszy rozdział, 16, 17 wiersz. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Jakobus sagt, jede gute Gabe kommt von Gott. Jakub tutaj powiedział, że każdy dobry dar pochodzi od Boga. Dazu gehört auch die Ehe. Do tego również należy instytucja małżeństwa. Die Ehe ist eine gute Gabe von Gott. Małżeństwo jest właśnie takim dobrym darem od Boga. Die Ehe war eine Idee Gottes, nicht eine Idee der Menschen. Bo małżeństwo to był pomysł Boży, a nie pomysł ludzi. Was tun wir mit einer Gabe, die Gott uns gibt? A co robimy z darem, który dał nam Bóg? Erstens, wir sind dankbar dafür. Po pierwsze, musimy być za to wdzięczni. Und ich möchte allen, die verheiratet sind, die Frage stellen, seid ihr dankbar für euren Ehepartner? I teraz muszę postawić wszystkim tym, którzy są w związku małżeńskim, pytanie, czy jesteście wdzięczni Bogu za swojego partnera małżeńskiego? Dein Mann, deine Frau ist eine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Bo twój mąż i twoja żona są darem Bożym, który tobie dał Bóg. Sei dankbar für diese Gabe. I dlatego bądź wdzięczny za ten dar. Wem sagst du, dass du dankbar bist für deinen Ehepartner? Komu to mówisz, że jesteś wdzięczny za swojego partnera małżeńskiego? Du sagst es Gott im Gebet. Może to mówisz Bogu w twojej modlitwie? Ich möchte dich fragen, wann hast du zum letzten Mal Gott für deinen Frau und deinen Mann gedankt? To chciałbym ci postawić pytanie, kiedy po raz ostatni Bogu dziękowałeś w modlitwie za twojego partnera małżeńskiego? Albo może przypominasz sobie, kiedy po raz ostatni narzekałeś przed Bogiem na swojego partnera małżeńskiego? Es hilft schon eine ganze Menge, um glücklich in der Ehe zu sein, wenn wir dankbare Herzen haben. O, bardzo nam to pomoże w życiu małżeńskim, jeżeli będziemy mieli w tym względzie wdzięczne serca do Boga. Ale również ty możesz powiedzieć swojemu małżonkowi albo swojej żonie, że ty jesteś Bogu wdzięczny za to, że oni są twoimi partnerami małżeńskimi. Dankbare Menschen sind in der Regel glückliche Menschen. Dlatego, że wdzięczni ludzie to z reguły ludzie bardziej szczęśliwi. Das ist das erste, was wir heute Nachmittag lernen wollen, dankbar zu sein für unseren Ehepartner. I to jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj wieczorem powinniśmy się nauczyć, żebyśmy byli właśnie wdzięczni za partnera małżeńskiego. Aber es gibt noch ein zweites, was sehr wichtig ist. Ale jest jeszcze druga rzecz, która jest bardzo ważna. Wenn Gott uns etwas in die Hand gibt, sollen wir damit verantwortungsbewusst umgehen. Jeżeli Bóg nam daruje pewną rzecz do naszych rąk, to powinniśmy być też i świadomi tego, że w odpowiedzialny sposób musimy się z tą rzeczą obchodzić.
Wir können eine Gabe Gottes zum Guten gebrauchen oder wir können sie auch missbrauchen. Dlatego też we wszystkich rzeczach, które otrzymujemy od Boga, możemy je używać ku dobremu, ale również możemy też ich nadużywać. Das ist mit jeder Gabe Gottes so. Z każdym darem Bożym sprawa tak wygląda. Denken wir zum Beispiel, dass Gott uns zu essen und zu trinken gibt. Pomyślmy na przykład na ten temat, że Bóg nam daje nasz codzienny pokarm do spożycia i do picia. To jest też dar Boży i każdego dnia powinniśmy z wdzięcznością i z radością przyjmować pokarm. Ale możemy tę gabę też wykorzystać i za dużo essen und zu viel trinken. Ale możemy ten dar Boży również też i nadużywać, gdy będziemy za dużo jedli i za dużo pili. Damit wir mit der Ehe richtig umgehen, hat Gott uns eine Gebrauchsanweisung gegeben. Abyśmy potrafili się obchodzić z instytucją małżeństwa we właściwy sposób, to Bóg darował nam w swoim słowie odpowiednią instrukcję użytkowania. Diese Gebrauchsanweisung ist die Bibel. I tą instrukcją użytkowania jest cała Biblia. Gott belehrt uns in der Bibel über die Ehe. Bo to Bóg w nas właśnie poucza w Biblii na temat małżeństwa. Gott gibt uns Beispiele in der Bibel über gute und schlechte Ehen. Bóg daje nam również też i przykłady w Biblii dobrych i złych małżeństw. Und es ist wichtig, dass wir diese Gebrauchsanweisung Gottes zur Kenntnis nehmen. I jest to rzeczą bardzo ważną, abyśmy też i przyjęli do wiadomości tą instrukcję użytkowania, jaką nam daje Bóg. Diese Gebrauchsanweisung ist sehr alt, aber immer noch aktuell. Ta instrukcja jest bardzo stara, ale po dziś dzień dalej aktualna. Wenn man diese Gebrauchsanweisung beachtet, ist man glücklich. Jeżeli będziemy zwracali na uwagę na wskazówki zawarte w tej instrukcji, wtedy będziemy szczęśliwi. Wenn man sie an die Seite legt, geht es schnell schief. Ale gdy odłożymy Biblię na bok, to będzie w naszym małżeństwie się źle działo. Viele Menschen in dieser Welt haben diese gute Gebrauchsanweisung Gottes auf den Abfall geworfen. Wielu ludzi z tego świata tę dobrą instrukcję użytkowania małżeństwa odłożyło, można powiedzieć, do śmietnika. Was ist die Folge davon? Jakie są następstwa tego? Viele Ehen in dieser Welt werden geschieden. Wiele małżeństw w tym świecie kończy się rozwodem. Die Scheidungsraten steigen in allen Ländern in Europa. I te procentualne, procentowe stawki rozwodów w stosunku do zawieranych małżeństw z roku na rok się zwiększają i to w każdym kraju. Und auch christliche Ehen machen leider keine Ausnahme. I niestety, ale musimy też i to przyznać, że chrześcijańskie małżeństwa tutaj nie robią wyjątku. Die Menschen heute lehren uns über die Ehe etwas anderes als was in der Bibel steht. A też z tego powodu, że ludzie ze świata uczą nas na temat małżeństwa całkiem inaczej niż jest to napisane w Biblii. Menschen leben zusammen ohne verheiratet zu sein. Bo wielu ludzi też w tym świecie żyje razem ze sobą, nie zawierając oficjalnych związków. Und wir als Gläubige müssen aufpassen, dass wir von dem Zeitgeist nicht weggerissen werden. A my jako ludzie wierzący powinniśmy bardzo na to uważać, abyśmy nie byli porwani przez ducha tego czasu. A my, starsi, mamy obowiązek, abyśmy młodszych ciągle na nowo pouczali, co na temat małżeństwa jest napisane w Biblii. Unsere jungen Leute werden in einer schwierigen Zeit groß und brauchen unsere Hilfe besonders. I nasi młodzi ludzie dorastają w bardzo trudnych okolicznościach dzisiejszych czasów i dlatego oni potrzebują naszej pomocy. Die Ehe ist eine Gabe Gottes. Małżeństwo jest darem Bożym. Die Ehe ist eine der ältesten Gaben Gottes.
Małżeństwo jest tym najstarszym darem Bożym. Sie stammt aus der Zeit des Paradieses. Ono pochodzi jeszcze z czasów raju. 6000 Jahre alt. Czyli około 6000 lat temu. Gott hat Adam und Eva zusammengeführt. To w tym czasie mniej więcej Bóg przyprowadził Ewę do Adama. Im Paradies waren Adam und Eva nur glücklich. I w raju Adam i Ewa byli zawsze szczęśliwi. Dann kam die Sünde in die Welt. Ale potem pojawił się na świecie grzech. Und die Sünde belastet die Ehe. I również ten grzech obciążył instytucję małżeństwa. Und trotzdem hat Gott seine Gedanken über die Ehe nicht aufgegeben. A pomimo tego Bóg nie zrezygnował z tych własnych myśli dotyczących małżeństwa. Die alten Gedanken Gottes über die Ehe sind immer noch gültig. Te stare postanowienia Boże dotyczące małżeństwa po dziś dzień dalej są obowiązujące. Und trotz der Sünde können wir in der Ehe immer noch glücklich sein. I my pomimo grzechu dalej w małżeństwach możemy być ludźmi szczęśliwymi. Ein altes Ehepaar in Deutschland ist über 60 Jahre verheiratet. Pewne stare małżeństwo w Niemczech już ponad 60 lat jest w związku małżeńskim. Und der Bruder hat einmal gesagt, jeder Tag war schöner als der andere. I ten brat kiedyś powiedział, że każdy dzień z mojego życia był coraz to piękniejszy niż dzień poprzedni. Über 60 Jahre verheiratet und glücklich. Ponad 60 lat w związku małżeńskim, a dalej szczęśliwi. Man kann die Ehe vergleichen mit einer Reise mit der Eisenbahn. Można małżeństwo porównać do podróży koleją. Vor vielen Jahrzehnten gab es in der Eisenbahn drei Klassen, wo man reisen konnte. Przed wieloma dziesiątkami lat na kolei były trzy klasy, w których można było podróżować. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Pierwsza, druga i trzecia klasa wagonów. Ein junger Mann, der heiratete, bekam von seinem Vater folgenden Rat. I pewien młody brat, który dopiero co zawarł związek małżeński, otrzymał taką radę. Er sagte, mein Sohn, sieh zu, dass du immer in der ersten Eheklasse reisest. I to powiedział do niego jego własny ojciec: synu mój, ty zawsze zwracaj uwagę na to, abyś podróżował w małżeństwie pierwszą klasą. Warum das? Dlaczego tak? In der dritten Klasse lebt man gegeneinander. W trzeciej klasie te stosunki są przeciwko sobie. Und wenn man gegeneinander lebt, ist man entweder unglücklich oder die Ehe geht kaputt. Jeżeli się ciągle wzajemnie ścieracie, to albo się jest ciągle nieszczęśliwym, albo się doprowadza do rozwiązania małżeństwa. In der zweiten Klasse lebt man nebeneinander. W drugiej klasie żyje się obok siebie w małżeństwie. Man streitet sich nicht. Wprawdzie nie kłócimy się. Aber man geht sich möglichst aus dem Weg. Tylko po prostu schodzimy jeden drugiemu z drogi. Jeder lebt sein Leben und respektiert den anderen. Każdy żyje swoim własnym trybem życia, przy tym również respektuje tryb życia drugiego. So funktionieren leider viele Ehen. Niestety, ale wiele małżeństw w ten sposób funkcjonuje. Nebeneinander. Obok siebie. In der ersten Klasse lebt man miteinander und füreinander. Ale w pierwszej klasie żyjemy ze sobą i dla siebie ciągle. Und das ist der Schlüssel für eine glückliche Ehe. Miteinander, füreinander. I to jest właśnie klucz dla spełnienia pragnienia szczęśliwego małżeństwa, to znaczy dla siebie i razem ze sobą. Gott hat die Ehe gegeben, damit wir miteinander und füreinander leben und glücklich sind. To Bóg nam darował po to małżeństwo, abyśmy razem ze sobą żyli, dla siebie byli. Gott möchte uns als Ehepaare segnen.
Bo Bóg chce nas błogosławić jako pary małżeńskie. Er möchte die Kinder segnen, die aus einer Ehe hervorkommen. On chce również błogosławić dzieci, które z małżeństwa powstaną. Er möchte durch unsere Ehe die Geschwister in der örtlichen Versammlung segnen. On również przez nasze małżeństwa chce błogosławić wszystkich wierzących w miejscowych zborach. Und als Ehepaare dürfen wir auch ein Segen sein für verlorene Menschen und ein Zeugnis. I również jako te pary małżeńskie możemy być świadectwem i błogosławieństwem dla ginącego wokoło nas świata. Wir wollen jetzt in das erste Buch Mose gehen, Kapitel 1 und 2. Ale teraz przejdźmy do pierwszej księgi Mojżeszowej, do pierwszego i do drugiego rozdziału. Und wir möchten gerne einige Grundsätze über die Ehe sehen, die Gott in die Schöpfung gelegt hat. I chcielibyśmy przyjrzeć się kilku zasadom, które Bóg już w trakcie stworzenia włożył w instytucję małżeństwa. Das heißt, wir wollen jetzt in dem ersten Vortrag ein wenig über die Grundlagen der Ehe nachdenken. To wszystko oznacza, że w czasie tego pierwszego wykładu chcielibyśmy porozmyślać na temat podstaw, zasad małżeństwa. Und dabei möchten wir trotzdem praktisch sein. Ale oczywiście równolegle chcielibyśmy wypełnić go praktycznymi wskazówkami. Und im zweiten Vortrag werden wir ins Neue Testament gehen und in die Briefe schauen, was Gott über die Ehe dort zu sagen hat. A w drugiej godzinie wykładu chcielibyśmy spojrzeć do nowotestamentowych listów, aby dowiedzieć się, co w nich Bóg nam mówi na temat małżeństwa. Wir lesen jetzt zuerst aus 1. Mose 1. I przeczytamy z pierwszej Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału, Vers 27 und erste Hälfte 28. Wiersz 27 i pierwszą połowę 28. Vers 27 und 28, ja. Erste Hälfte, in der Mitte, ja. Dann liest den ganzen Vers, 27, 28. Lies ruhig beide. Przeczytamy całe dwa wiersze. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Das erste, was wir hier lernen, ist, dass Gott unser Schöpfer ist. Pierwszą rzecz, jaką możemy tutaj zauważyć, to to, że Bóg jest naszym stwórcą. Es ist wichtig, dass wir das festhalten auch für unsere Ehen. Jest to rzeczą bardzo ważną, abyśmy się tego mocno trzymali również w temacie naszych małżeństw. Wir Menschen sind kein Produkt des Zufalls. My, ludzie, nie jesteśmy produktem przypadku. Die Evolution ist eine Lüge. A cała nauka ewolucji jest kłamstwem. Gott hat uns geschaffen. Bóg nas stworzył. So wie du bist, hat Gott dich geschaffen. Takim, jakim ty jesteś, to takim właśnie cię Bóg stworzył. So wie ich bin, hat Gott mich geschaffen. Takim, jakim ja jestem, to mnie Bóg stworzył. Die Bibel gebraucht zwei Ausdrücke, um Gott als Schöpfer zu beschreiben. Biblia używa dwóch wyrazów, określeń Boga Stworzyciela. Gott hat geschaffen und Gott hat gebildet oder gebaut. I mówi na ten temat tak: Bóg stworzył, ale również też używa zwrotu Bóg ukształtował. Wenn es heißt, Gott hat geschaffen, dann sehen wir seine Allmacht. Jeżeli Biblia mówi w miejscu pewnego wiersza, że Bóg stworzył, to to miejsce ma wykładnię taką, że tu mowa jest o Bogu, który jest wszechmogący. Nur Gott kann aus nichts heraus etwas schaffen. Tylko Bóg może stworzyć coś z niczego. Wenn Gott uns bildet, a jeśli Bóg nas kształtuje, dann sehen wir seine Schöpferweisheit.
to wtedy w tym wierszu oglądamy jego mądrość jako stwórcy. Gott hat uns in seiner Allmacht und in seiner Weisheit geschaffen. A więc Bóg nas stworzył w swojej wszechmocy, jak również w swojej mądrości. Gott wusste genau, was er machte, als er uns Menschen ins Dasein gerufen hat. Bóg wiedział dokładnie, co czyni, gdy nas powoływał jako ludzi do istnienia. Lasst uns nie vergessen, unser Ehepartner ist ein Geschöpf Gottes. I dlatego nigdy o tym nie zapominajmy, że nasz partner małżeński jest stworzeniem Bożym. Das ist schon Grund genug, unseren Ehepartner zu ehren, weil wir ein Geschöpf Gottes ehren sollen. A to już jest wystarczający powód do tego, abyśmy naszego partnera małżeńskiego w odpowiedni sposób uczcili, tylko z tego powodu, że on jest stworzeniem Bożym. Also der erste Punkt, Gott ist der Schöpfer. A więc pierwszy punkt dotyczy tematu Bóg jest twórcą. Der zweite Punkt, Gott hat uns unterschiedlich gemacht, Mann und Frau. Drugi punkt dotyczy tego tematu, że Bóg nas w różnorodny sposób uczynił, mężczyznę i kobietę. Es ist natürlich wahr, dass jeder Mensch anders ist als der andere Mensch. Naturalnie to również jest prawdą, że każdy człowiek różni się trochę od drugiego człowieka. Aber es ist auch wahr, dass Gott die Männer anders gemacht hat als die Frauen. Ale zasadniczą prawdą jest to, że Bóg inaczej ukształtował ludzi niż, przepraszam, mężczyzn niż kobiety. Gott hat uns männlich gemacht und weiblich gemacht. To Bóg uczynił nas mężczyzn i nas kobiety. Männer sind nun mal anders als Frauen und Frauen sind anders als Männer. Czyli mężczyźni są wyglądający z istoty swojej również innymi istotami niż kobiety. Wenn man verheiratet ist, merkt man das schnell. Jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim, to bardzo szybko to zauważymy. Aber wenn man noch nicht verheiratet ist, sollte man das auch wissen. Ale kto jeszcze nie jest w związku małżeńskim, to już teraz powinien o tym wiedzieć. Wer heiratet, ohne daran zu denken, dass Mann und Frau unterschiedlich sind, bekommt schnell Probleme. Bo kto wstępuje w związek małżeński, nie biorąc tego pod uwagę, że mężczyzna różni się od kobiety, to od razu wprawia siebie samego w problemy. Damit hier kein Missverständnis aufkommt, möchte ich Folgendes ergänzen. Aby nie powstało z tego powodu jakiekolwiek nieporozumienie, to chciałbym jeszcze uzupełnić następująco. Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Mężczyzna i kobieta są jednakowo warci przed Bogiem, mają tą samą wartość, ale nie są jednakowi w stosunku do siebie. Es wird manchmal gesagt, dass der Apostel Paulus die Frauen nicht leiden mochte. Jest czasami takie zdanie wypowiadane, że apostoł Paweł nie lubiał kobiet. Aber das stimmt nicht. Ale to w ogóle się nie zgadza. Paulus wusste, dass Mann und Frau gleichwertig vor Gott sind. Paweł doskonale o tym wiedział, że mężczyzna i kobieta przed Bogiem są jednakowo warci tego. Aber Paulus wusste, dass Mann und Frau unterschiedlich im Wesen sind. Ale Paweł również dobrze o tym wiedział, że mężczyzna i kobieta mają różniącą się między sobą wewnętrzną istotę. Ich gebrauche mal einen Vergleich aus der modernen Welt. Użyję teraz przykładu z nowoczesnego świata. Dann verstehen die jungen Leute sofort, was gemeint ist. To myślę, że wtedy natychmiast młodzi ludzie to zrozumieją, co mam na myśli. Gott hat den Männern und den Frauen eine unterschiedliche Software gegeben. Bóg nam, mężczyznom i kobietom, wgrał całkowicie inny program. Wir funktionieren unterschiedlich. I na podstawie tego software'u całkowicie inaczej funkcjonujemy. Und das macht übrigens eine Ehe sehr interessant. Ale tak poza tym, to trzeba stwierdzić, że to właśnie z tego powodu
Małżeństwa są tak bardzo interesującą rzeczą. Du musst nämlich nicht nur deine eigene Software kennen, sondern du musst auch die andere kennenlernen. Dlatego ty nie tylko musisz poznać swoje własne oprogramowanie, ale również oprogramowanie twojego małżonka. Und das kann durchaus sehr interessant sein. I to poznawanie tego może być bardzo interesującą rzeczą. Wo liegen nun die Unterschiede zwischen Mann und Frau? A więc w czym zawarte są różnice pomiędzy mężczyzną a kobietą? Nun, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Tak, człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Dass Mann und Frau körperlich unterschiedlich sind, das weiß jeder. To, że mężczyzna i kobieta różnią się pod względem budowy ciała, to każdy wie. A jednak pomimo tego widzimy to wyraźnie, że niektóre kobiety chcą wyglądać tak jak mężczyzna, a niektórzy mężczyźni chcą wyglądać tak jak kobieta. Das ist schon komisch. To już jest godne śmiechu. Davon sollten wir uns nicht anstecken lassen. I w żadnym bądź razie nie powinniśmy się dać zarazić tego rodzaju rzeczom. Cieszę się z tego bardzo, że dzisiaj po południu widzę mężczyzn, którzy wyglądają jak mężczyźni i kobiety, które wyglądają jak kobiety. Aber Mann und Frau sind nicht nur körperlich unterschiedlich, sondern auch geistig und seelisch. Ale również też i mężczyzna i kobieta nie tylko różnią się pod względem budowy ciała, ale również pod względem ducha i duszy. Wie hat Gott denn den Mann geschaffen? A więc w jaki sposób Bóg stworzył mężczyznę? Er hat uns Männer aus dem Staub der Erde geschaffen. On nas stworzył mężczyzn z prochu tej ziemi. Und wie hat Gott die Frau geschaffen? A w jaki sposób Bóg stworzył kobiety? Aus der Rippe von Adam. Z żebra Adama. Und die Rippe ist nah am Herzen. A to żebro jest blisko serca. Gott in seiner Weisheit hat die Frau nicht aus den Füßen von Adam geschaffen. Bóg w swojej mądrości nie stworzył Ewy z stóp Adama. Und wir haben kein Recht auf unsere Frauen zu treten. I dlatego nie mamy żadnego prawa, aby stąpać po naszych żonach. Ale Bóg również też i nie stworzył Ewy z głowy Adama. A więc to oznacza, że też i kobieta, czyli żona, nie powinna być głową w rodzinie, tylko mężczyzna. Das sind einfache Belehrungen, die wir schon sofort aus solchen Versen entnehmen können. To są takie bardzo proste pouczenia, które z tych wierszy natychmiast możemy odebrać dla siebie. Der Mann aus dem Staub gemacht ist normalerweise eher rational im Denken. I też mężczyzna, który został stworzony z prochu ziemi, jest bardziej w swoim myśleniu człowiekiem racjonalnym. Frau aus der Rippe oder dem Herzen gemacht ist normalerweise viel emotionaler. A kobieta, która stworzona jest z tego żebra, czyli blisko serca, jest w swojej istocie bardziej istotą emocjonalną. Ich möchte noch mal ein Beispiel gebrauchen. I jeszcze jeden przykład chciałbym w tym względzie przytoczyć. Ich möchte einen Mann vergleichen mit einer Kommode. Chciałbym mężczyznę przyrównać do komody, czyli szafka ze szufladami. Und ich möchte die Frau vergleichen mit einem Wandschrank. A kobietę chciałbym przyrównać do meblościanki. Warum das? Dlaczego akurat tak? Eine Kommode hat viele Schubladen, die man auf und zu machen kann. Komoda ma zwykle wiele szuflad, które można otwierać i zamykać. Ein Wandschrank hat eine Öffnung, man kann den ganzen Schrank aufmachen oder zumachen. A może nie meblościanka, ale szafa ma jedne duże drzwi, które można otworzyć, a potem zamykać. Wisst ihr, die meisten Männer haben solche einzelnen Schubladen, die man auf und zumachen kann. Tak, większość właśnie mężczyzn ma w sobie takich wiele pojedynczych szuflad, które można otwierać i zamykać. Da ist die Schublade Beruf, die machst du morgens auf und nachmittags wieder zu.
Na przykład taka szuflada, która ma napis życie zawodowe. Rano się otwiera, po południu się zamyka. A potem następna szuflada, która ma napis czas wolny. W pewnym okresie dnia jest otwierana, a potem zamykana. I potem jest szuflada, która ma napis seksualność. Tą szufladę też mężczyzna otwiera, a potem zamyka. Umiłowani wszyscy bracia, nasze żony nie mają takich szuflad. Kobieta wszystko widzi razem połączone. Deshalb sind Frauen auch oft nicht so strukturiert wie Männer. Dlatego też i kobiety bardzo często nie są tak strukturalnie poukładane jak my mężczyźni. Ich weiß, dass es Ausnahmen gibt. Ja oczywiście wiem, że też i są w tym względzie wyjątki. Aber generell sieht eine Frau die Dinge immer im Gesamten. Ale generalnie trzeba to stwierdzić, że kobieta widzi wszystkie rzeczy naszego życia, wszystkie razem w całości, zmieszane ze sobą. Ich nehme noch mal ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Teraz przytoczę przykład z naszego codziennego życia. Du hast dich leider mit deiner Frau gestritten am Nachmittag. Niestety zdarzyło się, że pokłóciłeś się dzisiaj po południu ze swoją żoną. Deine Frau war sehr verletzt. I twoja żona czuje się bardzo urażona. Am Abend entschuldigst du dich bei deiner Frau. Wieczorem ty przeprosisz twoją żonę. Dann ist die Sache für dich als Mann erledigt. Schublade zu. Wtedy dla ciebie ta sprawa jako dla mężczyzny jest już zakończona. Ta szuflada jest zamknięta. Und du möchtest dich vielleicht den interessanten Dingen des Ehelebens widmen. I chciałbyś się od zaraz poświęcić tym bardziej interesującym sprawom życia małżeńskiego. Und du merkst, für deine Frau ist das aber noch nicht erledigt. Ale natychmiast zauważasz, że sprawa kłótni u twojej żony dawno jeszcze się nie zakończyła. Du sagst, ich habe mich entschuldigt, die Sache ist erledigt. Ty mówisz, przecież cię przeprosiłem, dla mnie sprawa jest zakończona. Die Frau nimmt die Entschuldigung auch an. Owszem, kobieta przyjmuje te przeprosiny, aber sie braucht etwas Zeit, bis der ganze Schrank wieder zu ist. Ale u niej niestety to ta sprawa wymaga trochę czasu, zanim całe skrzydło tej szafy się domknie. Also, wir müssen wissen, dass wir unterschiedlich sind. A więc po pierwsze musimy wszyscy wiedzieć o tym, że jesteśmy różnorodni. Sonst machen wir Fehler. Bo jak tego nie będziemy wiedzieć, to popełniamy wiele błędów. Von Adam heißt es, dass er seine Frau erkannte. O, w przypadku Adama jest napisane w Słowie Bożym, że on poznał swoją żonę. To wcale nie oznacza tylko tego, że oni zeszli się ze sobą razem, aby spłodzić dziecko. Ale to słowo ma na myśli właśnie, że poznał żonę swoją. To znaczy, że on jako mężczyzna poznał oprogramowanie swojej żony. Chciałbym przedstawić jeszcze trzeci punkt. I w tym celu proszę przeczytajmy z drugiego rozdziału, wiersz 18. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 18 wiersz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I jeszcze 22 wiersz z tego samego drugiego rozdziału. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Das ist ein Vers besonders. To są dwa wiersze, które szczególnie są obowiązujące dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie wstąpili w związek małżeński. A trzeci punkt ma właśnie ten tytuł, że Bóg zna twoje życzenie,
posiadania partnera małżeńskiego. Gott hat gemerkt, dass dem Adam etwas gefehlt hat. Bóg to zauważył, że brakowało czegoś Adamowi. Und er macht ihm die Eva. I dlatego uczynił dla niego Ewę. Er brachte Eva zu dem Menschen, haben wir gelesen. Myśmy to przeczytali, że on przyprowadził Ewę do człowieka. Wo kommt unser Ehepartner her? Skąd pochodzi nasz partner małżeński? Immer noch von Gott. Zawsze od Boga. Gott kennt den Wunsch nach einem Ehepartner und er weiß den richtigen für dich. Bóg zna twoje skryte pragnienie, aby posiadać partnera małżeńskiego, i on właśnie zna drogę, na której możesz dojść do tego partnera małżeńskiego. Vielleicht sagst du jetzt, aber es ist noch nie ein Zettel vom Himmel gefallen, wo der Name meines Ehepartners draufsteht. A może ty odpowiesz teraz, jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby spadła z nieba przed moimi stopami kartka z imieniem, nazwiskiem mojej przyszłej partnerki małżeńskiej. Nein, ein solcher Zettel fällt auch nicht vom Himmel. Nie, nigdy taka kartka z nieba nie spadnie. Gott gibt den Ehepartner, das stimmt. Bóg daje partnera małżeńskiego. Tak, to się zgadza. Das ist die Gnade Gottes. To jest objaw łaski Bożej. Aber wir haben auch eine Verantwortung dabei. Ale my również mamy w tym względzie odpowiedzialność. Wir müssen trotzdem suchen. My pomimo tego musimy poszukiwać. Wir können uns nicht tatenlos hinsetzen und gar nichts tun. I nie możemy sobie po prostu bezczynnie rozsiąść się w fotelu i niczego nie czynić. Das Buch der Sprüche spricht von Männern, die eine Frau gefunden haben und von Frauen, die einen Mann gefunden haben. Księga Przypowieści mówi dokładnie o mężach takich, którzy znaleźli żonę, jak również mówi dokładnie o żonach takich, które znalazły męża. Nun, wenn man etwas gefunden hat, muss man es vorher gesucht haben. A z tego jest prosty wniosek, jeśli ktoś coś znalazł, to znaczy, że wcześniej musiał tego szukać. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Gott gibt und wir suchen. Te dwie rzeczy są ze sobą nierozdzielne. Bóg daje, ale i my szukamy. Ich möchte meinen lieben jungen Freunden etwas Wichtiges sagen. I chciałbym teraz powiedzieć słowa skierowane do naszych młodych przyjaciół. Sucht nie nach einem Ehepartner, den Gott euch nicht geben möchte. Nigdy nie szukaj takiego partnera małżeńskiego, którego Bóg tobie nie chce dać. Und es gibt ein Punkt, den Gott niemals haben will. Bo jest taki jeden punkt, którego Bóg w żadnym wypadku nigdy by sobie nie życzył. Gott wird euch niemals einen ungläubigen Ehepartner geben wollen. Bóg nigdy nie będzie chciał dać wam partnera małżeńskiego niewierzącego. Gott bringt nie einen Ungläubigen mit einem Gläubigen in der Ehe zusammen. Bóg nigdy z własnej inicjatywy nie połączy w małżeństwo dwóch ludzi, którzy jedno będzie niewierzące, drugie wierzące. Nie tut Gott das. Nigdy Bóg czegoś takiego nie uczyni. Beschäftigt euch nie mit dem Gedanken, einen Ungläubigen zu heiraten. Nigdy nie zajmujcie się myślami, aby posiąść partnera małżeńskiego, który nie jest wierzącym. Es gibt viele andere Punkte, aber darauf können wir jetzt nicht weiter eingehen. Jest oczywiście wiele innych punktów, ale w tym momencie nie będziemy je poruszać. Wir kommen zum vierten Punkt und wir lesen jetzt Vers 24 und 25 aus Kapitel 2. Przejdziemy teraz do czwartego punktu i w tym celu przeczytamy wiersze 24 i 25 z tego drugiego rozdziału. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Der vierte punkt, den ich gerne zeigen möchte, ist, dass Gott einen Mann und eine Frau zusammenführt. Czwarty punkt to jest właśnie to, że Bóg ze sobą właśnie
doprowadza do tego, że ze sobą się spotkają mężczyzna i kobieta. Wenn ich jetzt in Afrika wäre, dann würde ich als erstes sagen, ein Mann und eine Frau. Jeżeli bym był w tym momencie w Afryce, to w tym momencie bym w wykładzie powiedział, jeden mężczyzna i jedna kobieta będą ze sobą złączeni. Nun, die Viel-Ehe ist in unseren Ländern nicht das Thema. Ale ponieważ wielożeństwo nie jest tematem w naszych krajach, aber wir sehen, wie aktuell Gottes Wort auch für eine afrikanische Kultur ist. Ein Mann, eine Frau. Ale z tego, co przeczytaliśmy, możemy również też i zauważyć, jak bardzo aktualne jest Słowo Boże również dla wszystkich ludzi, również żyjących w Afryce, gdyż w oryginale jest tutaj napisane jeden mąż i złączy się z jedną żoną swoją. U nas to w gramatyce nie jest potrzebne, żeby było napisane. Jeśli chodzi o nasze kraje, to ja ten wiersz chciałbym podkreślić w inny sposób. Małżeństwo składa się z męża i z żony. Nie składa się z dwóch mężczyzn i dwóch żon. Dlatego, że to jest całkowicie niezgodne z Bożymi myślami. Dla nas starszych jest to rzeczą całkowicie samą przez się zrozumiałą. Dla młodszej generacji tego świata może już nie tak do końca całkiem zrozumiałą. Ale to jest jasno tutaj sformułowane. Bożym życzeniem jest, aby małżeństwo składało się z jednego mężczyzny i z jednej kobiety. Ale tu też nie jest napisane, żeby małżeństwo się składało z chłopca i z dziewczyny. Gdybym był teraz w Indiach, to w kazaniu bym właśnie też tą stronę szczególnie podkreślał. Dlatego, że w tym kraju bardzo często już dzieci wydawane są do małżeństw. Aber das hat auch uns etwas zu sagen. Ale pomimo tego również i te słowa mają nam coś do powiedzenia. Mann und Frau, das bedeutet, dass junge Menschen, die heiraten, eine gewisse Reife haben müssen. Ten mąż i ta kobieta, te określenia mają nam do powiedzenia, że ludzie, którzy wchodzą w związek małżeński, powinni cechować się odpowiednią dojrzałością. Keine unreifen Jugendlichen, sondern Mann und Frau. Nie mogą być to niedojrzali młodzieńcy i niedojrzałe dziewczyny, tylko to musi być mąż i kobieta. Ich sage euch jetzt kein Alter. Ich gebe keine Altersangabe. 18 Jahre, 20 Jahre, 22 Jahre. Oczywiście nie będę tu podawał żadnych danych dotyczących minimalnego wieku, czy 19, czy 20 lat. Es gibt Männer, die sind mit 25 noch nicht reif. Bo zdarza się, że są tacy mężczyźni, którzy mając 25 lat dalej jeszcze nie są dojrzałymi. Und es gibt Frauen, die sind mit 18 oder 19 schon reif. A również też i są takie dziewczyny, które mając 18 czy 19 lat są już dojrzałymi kobietami. Das hängt sehr vom Einzelfall ab. Oczywiście to jest zależne od ukształtowania każdego człowieka, od przypadku do przypadku, inaczej może być. Aber es ist wichtig, dass junge Menschen, die heiraten, auf eigenen Füßen stehen können. Ale jest to rzeczą ważną, aby młodzi ludzie, którzy pobierają się w związek małżeński, stanęli już w swoim życiu prywatnym na własnych nogach. Es heißt hier Vater und Mutter verlassen. Tu jest wyraźnie napisane, że mają mieć możliwość opuszczenia ojca i matki. Junge Eheleute müssen sich selbst versorgen können. Młodzi małżonkowie muszą mieć taką możliwość, żeby odpowiednio zatroszczyć się finansowo o swój związek. Und zwar
materiell und finanziell, aber auch geistig und geistlich. Nie tylko finansowo i materialnie, ale również też w tym względzie duchowym i pod względem połączenia dwóch dusz, można powiedzieć staropolskim słowem duszewnie. Wenn es hier heißt, Vater und Mutter verlassen, hat das zwei Seiten. Jeżeli tu jest napisane, że opuści ojca i matkę, to to ma dwa znaczenia. Die erste Seite betrifft die jungen Leute, die gehen müssen. Pierwsza strona dotyczy tych młodych ludzi, którzy muszą wyjść od rodziców. Die zweite Seite betrifft die Eltern, die loslassen müssen. Druga strona dotyczy rodziców, którzy muszą dojrzeć do tego, aby tych młodych ludzi potrafić wypuścić ze swojego domu. Und ich glaube, das zweite ist manchmal das größere Problem. I myślę, że drugi punkt z tych dwóch rzeczy bardzo często jest większym problemem niż pierwszy punkt. Wenn man Kinder, die heiraten, abgeben muss, ist das nicht immer ganz einfach. Gdy my, rodzice, musimy oddać swoje własne dziecko w ręce drugiego człowieka, z którym ono się pobiera, to nie zawsze jest to łatwa rzecz. Aber es ist wichtig, dass wir Eltern unsere Kinder loslassen, dass wir sie gehen lassen. Ale jest to bardzo ważną sprawą, abyśmy my, rodzice, potrafili pozwolić naszym dzieciom odejść od naszego domu. Wir dürfen unseren verheirateten Kindern einen Rat geben, ja. Oczywiście my możemy naszym świeżo pobranym małżonkom, z których jedno jest naszym dzieckiem, w dalszym ciągu udzielać dobrej rady. Aber wir sind nicht befugt, uns in die Ehe unserer verheirateten Kinder einzumischen. Ale w żadnym wypadku nie jesteśmy do tego upoważnieni, aby mieszać się w sprawy małżeństwa naszych dzieci. Das ist manchmal eine Gratwanderung, das ist manchmal schwierig. Bardzo często jest to niestety taką wędrówką na krawędzi przed przepaścią. Nie zawsze jest to rzecz łatwa. Aber wir brauchen dazu sehr viel Weisheit. Die Eltern und auch die verheirateten Kinder. Ale my po prostu potrzebujemy wiele mądrości, zarówno rodzice, jak też i te ci nowożeńcy. Ich hole mir heute noch manchmal einen Rat bei meinem alten Vater. Ja po dziś dzień jeszcze korzystam z dobrej rady mojego starego ojca. Und wenn ich ihn frage, gibt er mir einen Rat. Gdy go pytam, to chętnie udziela mi rady. Aber er würde nie erwarten, dass ich das tue, was er mir sagt. Ale on tego by nigdy nie oczekiwał ode mnie, że ja wykonam natychmiast to, co on mi poradził. Ich komme zu einem fünften Punkt. I możemy teraz przejść do piątego punktu. Haben wir noch etwas Zeit, oder? Ja, bis 15, nie? Der fünfte Punkt. Die Ehe ist eine Einheit. Piąty punkt ma w sobie taki temat, że małżeństwo jest jednością. Wir haben gelesen in Vers 24. Czytaliśmy w tym 24 wierszu. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Wyraźne wskazówki. Opuści mąż ojca swego i matkę swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Die Ehe ist eine wunderbare Einheit. Małżeństwo jest cudowną jednością. Hier steht ein Fleisch. Tu jest to określone tym słowem jednym ciałem. Was bedeutet das? Co to oznacza? Das bedeutet, die Ehe ist eine Einheit nach Geist, Seele und Körper. Że małżeństwo jest jednością pod względem ducha, duszy i ciała. Ein Fleisch bedeutet nicht ein Leib, ein Körper. Jedno ciało to w żadnym wypadku nie oznacza, że to jest jeden korpus teraz, nowy korpus z ciała. Że to jest jeden organizm. Fleisch ist der ganze Mensch, Geist, Seele und Leib.
Jednym ciałem to jest cały człowiek pod względem ducha, duszy i ciała. Wir wollen mal einen Vers aus dem ersten Korintherbrief lesen. Ich hoffe, dass das in der polnischen Übersetzung auch so deutlich wird. Przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian. Mam tylko nadzieję, że w polskim tłumaczeniu jest to dobitnie jasno podane. 1 Korinther 6. Szósty rozdział, pierwszy list do Koryntian. Vers 16. 16 wiersz. Da heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass der, welcher eine Hure anhängt, ein Leib, ein Körper mit ihr ist? Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, szesnasty wiersz. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? I tu to określenie ciałem ma na myśli jednym korpusem, jednym ciałem. Dann heißt es weiter, es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Habt ihr das gleiche Wort? Ja, das gleiche. Okay, dann ist es schwierig zu erklären. Trudno to nam teraz zrozumieć i wyjaśnić, skoro w tym miejscu my w polskim mamy te same słowo użyte, ciałem, ciałem. Also, es ist egal. Die Ehe ist eine Einheit und betrifft Geist, Seele und Körper. Obojętnie jak tam jest napisane, to prawdą jest, że małżeństwo jest jednym ciałem pod względem ducha, duszy i ciała, albo korpusu ciała, organizmu, korpus ciała. Was bedeutet es, eine geistige Einheit zu sein? Co to oznacza w ogóle być jednością pod względem duchowym? Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, miteinander zu reden. To oznacza, że jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać. Wir können kommunizieren miteinander. Że jesteśmy w stanie komunikować się ze sobą nawzajem. Wir können uns als Ehepartner austauschen. I jako małżonkowie jesteśmy w stanie wymieniać się uwagami. Es gibt verschiedene Ebenen, auf der wir uns austauschen können. I są różnorodne płaszczyzny, na których my możemy w małżeństwie wymieniać się naszymi uwagami. Die unterste Ebene ist, dass wir ganz allgemeine Floskeln, allgemeine Aussagen austauschen. Tym najniższym poziomem tych wzajemnych wymian, tej wzajemnej wymiany, to jest po prostu codzienna komunikacja. Wir werden wach morgens früh und fragen, hast du gut geschlafen? Na przykład budzimy się rano i pytamy się nawzajem, czy dobrze się wyspałeś, wyspałaś. Wir fragen, wie geht es dir? Pytamy się, jak ci się powodzi. Das ist die erste, unterste Ebene von Kommunikation. To jest ten pierwszy, najniższy poziom komunikacji międzyludzkiej. Die zweite Ebene ist, dass wir Fakten miteinander austauschen, Tatsachen miteinander austauschen. Drugim poziomem jest poziom wymiany między sobą różnych faktów. Wir sprechen darüber, wie es im Berufsleben war am Tag. Na przykład rozmawiamy ze sobą, a jak dzisiaj ci poszło w twojej pracy. Wir sprechen darüber, was mit den Kindern in der Schule gewesen ist. Rozmawiamy na temat, jak dzieciom się dzisiaj powodziło w szkole. Wir tauschen Tatsachen aus. I my wymieniamy się znajomością faktów, które znamy. Aber dann kommt die dritte Ebene der Kommunikation. Ale jest jeszcze trzeci poziom wzajemnej komunikacji. Wir beurteilen und wir bewerten diese Fakten und Tatsachen. Że my zaczynamy też i oceniać i wartościować poszczególne fakty. Aber dann gibt es noch eine vierte Ebene der Kommunikation. Ale jest i czwarty poziom komunikacji wzajemnej. Und dann werden wir eine Seele. I na tym poziomie bywamy właśnie tą jedną duszą. Wir tauschen nicht nur Bewertungen aus, sondern Gefühle und Empfindungen. Nie tylko wymieniamy się oceną pewnych faktów, ale zaczynamy się wymieniać uczuciami i oceną czy odczuciami. Tak, umiłowani, to jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy znali te wszystkie cztery płaszczyzny komunikacji w każdym małżeństwie.
dass wir uns gegenseitig auch die Seele und das Herz öffnen. Abyśmy wzajemnie sobie otwierali przed sobą i duszę, i serce swoje. Adam und Eva waren nackt. Adam i Ewa byli nazy. Das bedeutet natürlich, dass sie keine Kleider anhatten. Oczywiście w tym miejscu mowa jest o tym, że oni nie mieli na sobie żadnej odzieży. Wir laufen natürlich heute mit Kleidern rum, und das ist richtig so. Oczywiście my nie chodzimy nieubrani i dobrze jest tak, jak jest. Aber in der Ehe sollen wir in einem Sinn immer noch nackt sein, nämlich offen füreinander. Ale w małżeństwie powinniśmy być dla siebie nawzajem właśnie pod względem właśnie tego wzajemnego skomunikowania i wzajemnego otwarcia naszej duszy, tak nadzy, otwarci jak księga dla siebie nawzajem. Meine Frau zeigt mir ihre Gefühle und ich zeige ihr meine Gefühle. Moja żona pokazuje mi, opowiada mi o swoich własnych uczuciach, a ja jej pokazuję swoje własne uczucia. Es ist wichtig, dass wir diese Offenheit miteinander pflegen von Anfang an. Jest to bardzo ważną rzeczą, abyśmy tego rodzaju otwartość pielęgnowali od samego początku małżeństwa. Habt keine Geheimnisse voreinander. Nie miejcie żadnych tajemnic przed sobą. Dann ist die Ehe auch eine körperliche Einheit. A potem też i małżeństwo jest jednością w ciele. Gott hat die Sexualität für uns gegeben. Sie ist auch eine Gabe Gottes. Bóg nam darował seksualność wzajemną. To też jest dar Boży. Und zwar in der Ehe, nicht davor und nicht daneben. A mianowicie ona, seksualność obowiązuje w małżeństwie, nie przed małżeństwem i nie obok małżeństwa. Warum hat Gott uns die Sexualität in der Ehe gegeben? Dlaczego Bóg darował nam tą seksualność w małżeństwie? Er hat sie uns aus zwei Gründen gegeben. Z dwóch powodów nam ją darował. Erstens, damit es Kinder gibt. Po pierwsze, aby powstało potomstwo. Gott sagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Bo to Bóg powiedział, że bądźcie urodzajnymi i rozmnażajcie się. Aber zweitens hat Gott uns die Sexualität auch zur Freude gegeben. Ale po drugie, Bóg nam darował również też i naszą sferę seksualności dla naszej radości. Es ist eine Gabe Gottes. To też jest dar Boży. Aber auch da müssen wir aufpassen, diese Gabe nicht zu missbrauchen. Ale również i w tym względzie powinniśmy uważać, abyśmy nie nadużywali tego daru Bożego. Sie gehört in die Ehe und nirgendwo anders hin. Ten dar ma być praktykowany tylko w małżeństwie i nigdzie poza nim. I chciałbym to teraz powiedzieć młodym ludziom, abyście wiedzieli, że ten życie seksualne to nie jest najważniejsza rzecz w małżeństwie. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Bo jest wiele innych rzeczy, które są znacznie ważniejsze. Wir sagen im Deutschen, das ist der Punkt auf dem i. Versteht man das? My mówimy to w języku niemieckim, że życie seksualne to jest po prostu tylko kropka nad i. Die Engländer sagen, es ist der Zuckerguss auf dem Kuchen. A Anglicy mówią, że życie seksualne to jest lukrowa polewa na cieście. Der Kuchen schmeckt auch ohne Zuckerguss. I te ciasto zwykle by smakowało bez tej polewy z cukru, ale z tą polewą cukrową smakuje lepiej. Also, noch einmal, Sexualität ist eine Gabe Gottes, dafür wollen wir dankbar sein. A więc jeszcze raz to podkreślamy, że życie seksualne jest darem Bożym i za ten dar, jak zwykle, za wszystkie dary powinniśmy być wdzięczni. Aber die Einheit nach Geist und Seele ist wichtiger. Ale jedność według ducha i duszy jest znacznie ważniejsza. Chciałbym pokazać wam jeszcze szósty punkt, bardzo krótko. Jest tu w wierszu 24 napisane, że mąż, u nas jest napisane, złączy się, a w
oryginale jest napisane doczepi się albo przyłączy się do żony swojej. Słucham? Przylgnie, można powiedzieć. Das bedeutet, die Ehe ist wie zwei Blätter, die zusammengeklebt werden. To słowo oznacza, że małżeństwo to jest nic innego jak dwa listki, które się ze sobą skleiły. Kann man zwei Blätter, die zusammengeklebt sind, auseinanderreißen? Albo jak dwie kartki, które są ze sobą sklejone. Czy jest ktoś w stanie rozerwać od siebie dwie sklejone kartki bez uszkodzenia? Was passiert, wenn man das tut? Co się stanie, gdy ktoś będzie próbował to uczynić? Alles geht kaputt. Wszystko zostanie zniszczone. Wenn man zwei Bretter zusammenschraubt mit zwei Schrauben, jeżeli ktoś by skręcił ze sobą dwie deski dwoma śrubami, kann man sie wieder auseinanderschrauben. To można te deski rozkręcić i byłyby dwoma odrębnymi. Die Ehe ist nicht geschraubt, sondern geklebt. Małżonkowie nie są ze sobą śrubami skręceni, tylko ze sobą sklejeni. Deshalb sagt Gott, dass eine Ehe nicht geschieden werden soll. To właśnie z tego powodu Bóg zarządził, żeby małżonkowie się nie rozwodzili. Die Ehe ist zusammengeklebt. Małżeństwo jest stanem wzajemnego sklejenia się. Was ist denn der Klebstoff zwischen zwei Ehepartnern? A co jest klejem pomiędzy tymi dwoma partnerami małżeńskimi? Eine Antwort auf diese Frage lautet die Liebe. Jedna z odpowiedzi na to pytanie brzmi miłość. Wenn Mann und Frau nicht einander in Liebe verbunden sind, werden sie nie eine vernünftige Einheit bilden. Jeżeli mąż i żona nie będą ze sobą połączeni rozsądną, prawdziwą miłością, to nigdy nie będą również i prawdziwie ze sobą połączeni. Ale jest również też i druga odpowiedź na to pytanie i w tym względzie chciałbym zacytować wypowiedź brata Darbiego, który też poza tym, jak wiemy, nie był w związku małżeńskim. Brat Darby powiedział następująco. Najmocniejszym związkiem pomiędzy sercami dwojga ludzi to jest w pełni oddanie się każdego z osobna Jezusowi Chrystusowi. On nie powiedział tego, że najmocniejszym związkiem pomiędzy dwojgiem ludzi jest miłość. Nie, on powiedział, że oddanie się każdego z nich Panu Jezusowi. Jeżeli wtedy razem jako małżonkowie będziemy żyli dla naszego Pana, wtedy okaże się, że jesteśmy mocno ze sobą złączeni. Krótko teraz wymienię jeszcze tych sześć punktów i zakończymy tą pierwszą część wykładu. Po pierwsze, to Bóg jest twórcą mężczyzny i kobiety. Po drugie, Bóg nas w różnorodny sposób ukształtował. Po trzecie, Bóg zna to pragnienie w głębi serca, aby posiadać w życiu partnera małżeńskiego. Po czwarte, to Bóg męża i żonę ze sobą do siebie przyprowadzi, aby byli małżeństwem. W piątym punkcie to małżeństwo jest jednością pod względem ducha, duszy i ciała. I szósty punkt, że małżeństwo jest ze sobą, dlatego tak mocno ze sobą powiązane, dlatego że łączy ich miłość wzajemna i oddanie się Panu Jezusowi. Dziękuję Wam, że żeście tak długo mnie wysłuchiwali.
Dziękuję Tobie za dobre tłumaczenie. Myślę, że wszyscy zasłużyliśmy teraz na przerwę. W czasie przerwy postawiono mi jedno pytanie, na temat którego chciałbym teraz krótko udzielić odpowiedzi. Ich hatte gesagt, dass es nach Gottes Gedanken immer ist, dass ein Gläubiger eine Gläubige heiratet und umgekehrt. Ja powiedziałem poprzednio, że to jest zgodne z Bożymi myślami, aby wierzący młody człowiek pobierał się z wierzącą młodą kobietą i na odwrót. Und das bleibt auch wahr. I to dalej jest prawdą. Trotzdem gibt es Ehen, die aus einem Gläubigen und einem Ungläubigen bestehen. Pomimo tego dobrze wiemy, że są takie małżeństwa, które składają się z człowieka niewierzącego i wierzącego. Entweder haben zwei Ungläubige geheiratet und einer bekehrt sich. Bo działo się to tak, że dwie osoby niewierzące pobrały się ze sobą i w przeciągu małżeństwa jedno z nich uwierzyło. Das war im Neuen Testament vielleicht am Anfang sogar der Regelfall. I to może nawet tak w Nowym Testamencie z reguły się działo na samym początku. Es kann aber auch sein, dass ein Gläubiger im Eigenwillen trotzdem einen Ungläubigen heiratet. Ale może też i tak się zdarzyć, że młody człowiek w samowoli bierze sobie niewierzącego partnera małżeńskiego. Słucham? Wierzący młody człowiek w samowoli bierze niewierzącego. Solche Ehen, auch wenn Gott sie nicht will, sind trotzdem Ehen. Takie małżeństwa, nawet jeżeli Bóg sobie nie życzy, żeby w ten sposób powstawały, to w świetle Słowa Bożego dalej są małżeństwami. A Pan Jezus kiedyś powiedział, że co Bóg ze sobą połączył w małżeństwo, to człowiek niechaj nie rozłącza. To również obowiązuje w tym przypadku, gdy człowiek wierzący wstępuje w związek z człowiekiem niewierzącym. Gott kann in solchen Ehen Gnade geben. Bóg może, powtarzam, może w takim małżeństwie darować wiele łaski. Aber Gott gibt uns keine Zusage, kein Versprechen, dass er das tut. Ale Bóg nie daje nam w żadnym miejscu takiego przyrzeczenia, takiej obietnicy, że on tak uczyni. Ich darf nicht etwas Falsches tun und dann denken, Gott wird es schon gut machen. Ja nie mogę niczego błędnego uczynić, a potem myśleć sobie, a Bóg to i tak do dobra doprowadzi, do dobrego doprowadzi. Manche sagen auch, ich heirate einen Ungläubigen, damit er sich bekehrt. Niektórzy mówią, że to ja dlatego wziąłem niewierzącą osobę, aby ta niewierząca się nawróciła. Tak, umiłowani, małżeństwo to nie jedna z metod ewangelizacji. Wenn du als Gläubiger bewusst einen Ungläubigen heiratest, hast du keine Zusage Gottes. Jeżeli ty jako człowiek wierzący świadomie bierzesz sobie człowieka niewierzącego, to wiedz o tym, że nie masz żadnego przyrzeczenia błogosławieństwa Pańskiego. Es kann sein, dass Gott gnädig ist, aber eine Zusage hast du nicht. Może tak się zdarzyć, że Bóg będzie łaskawy dla ciebie, ale nie masz żadnego zapewnienia. Wir wollen jetzt eigentlich ins Neue Testament gehen, aber ich möchte zuerst einen Vers aus dem Alten Testament lesen. Zanim przejdziemy do Nowego Testamentu, chciałbym przeczytać jeden wiersz ze Starego Testamentu. Wir lesen aus dem Buch Prediger. Przeczytamy z Księgi Kaznodziei Salomona. Po psalmach, po przypowieściach jest Księga Kaznodziei Salomona. Czwarty rozdział Kaznodziei Salomona. Pierwsza część dziewiątego wiersza. Lepiej jest dwom niż jednemu. Und der letzte Satz von Vers 12,
Eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. I druga część 12 wiersza. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Wir haben gesehen, dass Gott zwei Menschen in der Ehe zusammenfügt. Myśmy o tym mówili, że Bóg w małżeństwach dwoje ludzi ze sobą łączy. Weil zwei besser dran sind als einer. Dlatego, że dwoje ludzi lepiej sobie dają radę niż jeden. Aber die Ehe ist nicht nur eine zweifache Schnur, sondern eine dreifache. Ale widzimy, że małżeństwo nie jest sznurem podwójnym, tylko sznurem potrójnym. Wir haben eben in dem Lied gesungen, der dritte im Bund ist Gott. Bo dokładnie teraz przed rozpoczęciem w pieśni to wyrażaliśmy, że trzecim ogniwem, który łączy małżonków, jest Bóg. Wir sagen das im Deutschen auch, der dritte im Bund. My to też w niemieckim tak wyrażamy, że w tym pęku, czy w tym związku, trzecią osobą jest Bóg. Eigentlich stimmt das gar nicht so ganz. Ale tak w zasadzie to nie do końca to się zgadza. Ist Gott der dritte im Bund oder der erste im Bund? Czy Bóg ma być trzecim w tym związku, czy pierwszym? Eigentlich ist Gott der erste im Bund. W zasadzie Bóg jest tym pierwszym w tym związku. Ihr denkt an das Zitat von Bruder Davi. Es geht um völlige Hingabe an den Herrn Jesus. Wspomnijcie sobie ten cytat brata Darbiego, który przytoczyłem w poprzedniej godzinie. Chodzi o to, aby obydwoje byli całkowicie oddani w swoim życiu Panu Jezusowi. Wenn beide Ehepartner mit dem Herrn und für den Herrn leben, dann führen sie auch eine glückliche Ehe. Jeżeli obydwoje partnerów małżeńskich będą z Panem i dla Pana razem ze sobą żyć, wtedy będą tworzyli szczęśliwe małżeństwo. I w czasie pierwszego wykładu dowiedzieliśmy się o tym, że mężczyzna i kobieta to są dwie różniące się między sobą osoby albo istoty. I odpowiednio do tej wypowiedzi też możemy stwierdzić, że w małżeństwie Bóg podarował nam różnorodne zadania do spełnienia. Mężczyzna ma swoje zadania i odpowiedzialność w swoim zakresie. I kobieta ma również swoje zadania i swoją odpowiedzialność w swoim zakresie. I w tym drugim wykładzie chcielibyśmy się teraz nauczyć trzech rzeczy. Po pierwsze, co Bóg nam, mężczyznom, ma do powiedzenia, co my mamy robić? Po drugie, co Bóg mówi do kobiet, co one mają wykonywać? I po trzecie, co Bóg mówi do nas, abyśmy razem wykonywali i dla siebie nawzajem czynili. I teraz przeczytamy kilka różnych miejsc, które są zawarte w listach nowotestamentowych. Pierwsze miejsce przeczytamy z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Efezjan 5 rozdział od 22 do 24 wiersza. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Dodatkowo 25 wiersz. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. 28 i 29 wiersz. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała.
Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, Kościół. I 33 wiersz. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Następnie list do Kolosan, 3 rozdział, od 18 do 21 wiersza. Kolosan, 3 rozdział, od 18 do 21. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. List do Tytusa, 2 rozdział. Drugi rozdział listu do Tytusa, 4 i 5 wiersz. Niechaj pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. 1 list Piotra, 3 rozdział, 1 i 2 wiersz. 1 list Piotra, 3 rozdział, 1 i 2 wiersz. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. I 7 wiersz. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Petrus und Paulus sagen, ihr Männer, ihr Frauen. Piotr i Paweł zwracają się w ten sposób: wy, mężowie, wy, żony. Es gibt besondere Hinweise speziell für uns Männer. I pojawiają się szczególnego rodzaju wskazówki specjalnie przeznaczone dla nas mężczyzn. Und ihr Frauen dürft ruhig zuhören, ihr braucht nicht rausgehen. A wy, żony, możecie to spokojnie posłuchać, nie musicie w tym czasie wychodzić. Und es gibt Hinweise speziell für die Frauen und wir Männer dürfen die auch hören. I również czytamy tam szczególne wskazówki dla kobiet i my, mężczyźni, też możemy to posłuchać. Problemem jest zawsze to, że my, mężczyźni, dobrze wiemy, co jest napisane do kobiet, a wy, kobiety, dobrze wiecie, co do nas, mężczyzn, jest napisane. Ale że my nie tak dobrze wiemy, co do nas selbst. Ale żadna ze stron tak dobrze tego nie wie, co do nas samych jest napisane. I chętniej przysłuchujemy się temu, co Bóg tej drugiej stronie ma do powiedzenia. Ale w tych wszystkich przeczytanych wierszach na pewno żeśmy zauważyli szczególnego rodzaju zwroty skierowane do nas, mężczyzn, i do nas, kobiet. Rozpoczniemy od mężczyzn. W tym temacie mogę się trochę lepiej wypowiedzieć niż w temacie dotyczącym kobiet. Jakie to są zadania mężczyzny w małżeństwie?
Mąż jest głową. Was heißt das, dass der Mann das Haupt ist? Co to w ogóle oznacza, że mąż jest głową? Ist der Mann der Chef, der Boss, der Herrscher, der König? Czy mąż jest w takim wypadku szefem, bossem, królem, panującym? Das steht nicht in der Bibel. Tak nie jest napisane w Biblii. In der Bibel steht, dass wir Männer Haupt sind. W Biblii jest napisane, że my mężczyźni jesteśmy głową. Haupt sein bedeutet, die Verantwortung zu tragen für die Ehe. Być głową to oznacza ponosić odpowiedzialność za całe małżeństwo. Haupt bedeutet, der Ehe die richtige Richtung zu geben. Być głową to oznacza nadawać małżeństwu właściwy kierunek. Wir sind nicht die Herren und unsere Frauen sind nicht unsere Dienerinnen. My nie jesteśmy panami, a nasze żony nie są służącymi. Haupt zu sein ist etwas Schönes, aber auch etwas, was mit Verantwortung in Verbindung steht. Być głową to rzecz piękna, ale powiązana z odpowiedzialnością. Und es ist klar, wenn wir Haupt sein wollen, brauchen wir eine gewisse Reife. A to też jest całkowicie jasne, że aby być głową, potrzebujemy swego rodzaju dojrzałości. Wir brauchen auch ein Vorbild. Potrzebujemy również też i wzorca. Das Vorbild ist der Herr Jesus. Wzorcem dla nas jest Pan Jezus. Er ist das Haupt der Versammlung. On jest głową zgromadzenia. Und wir brauchen eigentlich nur zu schauen, wie der Herr Jesus mit seiner Versammlung umgeht, dann wissen wir, wie wir mit unseren Frauen umgehen sollen. I tylko trzeba, abyśmy się ciągle przyglądali, w jaki sposób Pan Jezus obchodzi się ze swoim zgromadzeniem, abyśmy natychmiast dowiedzieli się, jak my mamy obchodzić się z naszymi żonami. Was wird den Männern gesagt? Co jest teraz powiedziane mężczyznom? Erstens, wir sollen unsere Frauen lieben. Po pierwsze, my mamy miłować nasze żony. Das wird uns Männern mindestens dreimal gesagt im Neuen Testament. Co najmniej trzykrotnie w Nowym Testamencie czytamy o tym, te słowa skierowane do nas mężczyzn. Scheinbar haben wir Männer das besonders nötig, dass uns das gesagt wird. Najwyraźniej my mężczyźni tego właśnie potrzebujemy, żeby to było tak kilkakrotnie nam powiedziane. Am liebsten würde ich jetzt den Frauen mal eine Frage stellen. Najchętniej to w tym miejscu bym postawił kobietom pytanie, albo żonom pytanie. Aber keine Sorge, ich tue das nicht. Ale nie martwcie się, nie będę tego robił. Ich war mal vor einigen Jahren in Afrika. Przed kilkoma laty byłem w Afryce. Und in Afrika kann man auch den Frauen mal eine Frage stellen. I w Afryce można postawić kobietom pytanie od czasu do czasu. Und die antworten auch. I kobiety też i tam odpowiedzą na to pytanie. Ich habe also die Schwestern gefragt in einem Vortrag. A więc w jednym z wykładów zapytałem siostry, was ist euer größter Wunsch für eure Männer? Jakie macie w sercu największe pragnienie w stosunku do waszych mężczyzn? Was glaubt ihr, was sie geantwortet haben? Jak myślicie, co one odpowiedziały? Dass unsere Männer uns lieben. Aby nasi mężowie nas miłowały, miłowali. Es ist ein Grundbedürfnis der Frau, dass sie von ihrem Mann geliebt wird. Tak, to jest zasadnicza potrzeba żony czy kobiety, aby była miłowana przez swojego męża. Gott kennt dieses Bedürfnis der Frau, geliebt zu werden. I Bóg zna tą potrzebę kobiety, aby być miłowaną. Und wir Ehemänner, wir können dem entsprechen, indem wir unsere Frauen lieben. I my, mężczyźni, to wykonamy, gdy będziemy po prostu miłowali nasze żony. Was bedeutet es, seine Frau zu lieben? A co to w ogóle oznacza swoją żonę miłować? Was bedeutet es, dass Gott uns liebt? Co to oznacza, że Bóg nas miłuje? Wir kennen alle Johannes 3, Vers 16. Wszyscy dobrze znamy ten wiersz Jana, Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Gott liebt und Gott gibt. Tam czytamy o tym, że Bóg miłuje i Bóg daje. Was bedeutet es, dass der Herr Jesus uns liebt? Co to oznacza, że Pan Jezus nas miłuje? Er hat uns geliebt und sich hingegeben für uns. On nas umiłował i siebie samego za nas wydał. Liebe bedeutet Hingabe. A więc to oznacza, że miłość jest oddaniem samego siebie. Liebe bedeutet Opferbereitschaft.
Miłość oznacza gotowość składania ofiary. Es reicht nicht, unserer Frau zu sagen, ich liebe dich. To nie wystarczy tylko ciągle mówić swojej żonie, ja ciebie miłuję. Das dürfen wir ruhig sagen, und die Frauen hören das auch gerne. Oczywiście mamy to mówić, bo nasze żony to chętnie słuchają. Aber Johannes sagt, lasst uns nicht lieben mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ale to właśnie ten Jan mówi, nie miłujmy tylko słowem, ale również też i naszym czynem i prawdą. Du kannst deiner Frau 100-mal sagen, ich liebe dich, aber du musst es auch tun. Ty możesz powiedzieć 100-krotnie swojej żonie, miłuję cię, ale ty musisz też coś uczynić. Wir Männer sollen bereit sein, unseren Frauen das zu geben, was für sie gut ist. Wir sollen Opfer bringen für unsere Frau. My, mężczyźni, musimy być do tego gotowni, aby przynieść, uczynić żonie to, co ona lubi, abyśmy byli gotowi też i w tym względzie złożyć ofiarę, czyli poświęcić się. Seine Frau zu lieben bedeutet, ihr Zeit zu geben. Swoją żonę miłować to oznacza również, aby jej darować swój własny czas. Seine Frau zu lieben bedeutet, ihr Interesse zu geben. Miłować żonę to oznacza również, aby okazać jej zainteresowanie. Seine Frau zu lieben bedeutet, ihr zu helfen, wenn sie ein Problem hat. Swoją żonę miłować to oznacza również pomóc jej, gdy ona ma jakiś problem. Wir können diese kurze Aussage, liebt eure Frauen, unterschiedlich betonen. I my możemy tę krótką wypowiedź, miłujcie żony swoje, w różnorodny sposób podkreślać albo w różnych kierunkach skierować. Wir können sagen, liebt eure Frauen. My możemy powiedzieć, miłujcie swoje żony. Was ist das Gegenteil von Liebe? Jakie jest tu przeciwstawieństwo do miłości? Die Frage habe ich den Afrikanern auch gestellt. Takie pytanie tym Afrykańczykom też postawiłem. Haben sie alle gerufen, Hass. Wszyscy zawołali nienawidzieć. Das stimmt natürlich. Naturalnie to się zgadza. Aber wir würden wohl hoffentlich alle unsere Frauen nicht hassen. Ale mam nadzieję, że żaden z nas nie ma zamiaru nienawidzić swoją żonę. Aber es gibt noch ein anderes Gegenstück zu Liebe. Ale oczywiście jest też i inne przeciwstawieństwo miłości. Das ist Gleichgültigkeit. To słowo brzmi obojętność. Wenn meine Frau mir egal ist, dann liebe ich sie nicht. Jeżeli moja żona stanie się dla mnie obojętna, to oznacza, że ją nie miłuję. Wenn wir in der zweiten Eheklasse reisen, dann ist uns unsere Frau gleichgültig, nebeneinander her. Jeżeli będziemy podróżowali w naszej drodze małżeńskiej w drugiej klasie, to będzie dla mnie ta żona obok mnie, obojętna mi. Wir können den Satz auch so betonen, liebt eure Frauen. My możemy to zdanie również i tak zaintonować. Miłujcie wasze żony. Was kann man denn sonst lieben als Mann? Bo cóż innego można miłować, będąc mężczyzną? Ich kann meinen Beruf mehr lieben als meine Frau. Tak, mogę bardziej miłować swój wykonywany zawód niż swoją własną żonę. Ich kann meine Hobbys mehr lieben als meine Frau. Mogę bardziej miłować swoje własne hobby niż moją żonę. Könnte es sein, dass ich meinen Computer besser kenne als meine Frau? Czy nie zdarza się tak, że ja lepiej znam oprogramowanie mojego własnego komputera niż moją żonę? Nicht, dass das unwichtig wäre, Beruf oder Hobby, das ist wichtig, aber das Wichtigste ist die Frau. Nie mam tego na myśli, aby powiedzieć, że rzeczą nieważną jest wykonywanie zawodu, albo może hobby, albo znajomość komputera w zakresie zawodowym, ale to wszystko jest mniej ważne niż miłowanie własnej żony. Ja teraz mówię o naszych związkach tutaj na tej ziemi, między nami małżonkami, a nie o naszym związku z Panem w górze. Unsere Frauen, das ist das Wertvollste, was Gott uns Männern gegeben hat, die sollen wir lieben. Dla naszych żon jest to rzeczą najbardziej wartościową, że to zostało im podarowane przez naszego Pana, że to my możemy ich miłować. Drittens können wir lesen,
andere Frauen. Po trzecie, możemy też i to tak zaintonować: miłujcie wasze żony. Mit anderen Worten, schaut nicht so viel auf andere Frauen. Czyli innymi słowy mówiąc, nie rozglądaj się za innymi kobietami. Ich glaub nicht, dass die Männer in Polen viel anders sind als in Deutschland. Nie myślę, żeby mężczyźni w Polsce byli inni niż mężczyźni w Niemczech. Wir Männer müssen aufpassen, wo wir hingucken. I naprawdę, my mężczyźni musimy bardzo na to zwracać uwagę, gdzie patrzymy. Natürlich dürfen wir Kontakte auch pflegen als Geschwister untereinander, aber nicht nach anderen Frauen gucken. Naturalnie naszym zadaniem jest pielęgnować kontakty pomiędzy nami wszystkimi wierzącymi, ale nie rozglądać się za innymi kobietami. Also, das erste, was uns Männern gesagt wird, liebt eure Frauen. A więc pierwsza rzecz, jaka do nas jest skierowana, miłujcie żony swoje. Zweitens haben wir in Epheser 5 gelesen, nährt und pflegt eure Frauen. Po drugie, czytaliśmy w Efezjan 5 rozdziale, że pielęgnujcie i utrzymujcie, albo odżywiajcie dosłownie swoją żonę. Wir Männer haben die Verantwortung, unseren Frauen das zu geben, was sie brauchen. My, mężczyźni, mamy tą odpowiedzialność, abyśmy naszym żonom dawali to, co one potrzebują. Das gilt für den materiellen Bereich wie für den geistlichen Bereich. I to dotyczy zarówno w zakresie materialnym, jak również i duchowym. Dafür sind wir Männer verantwortlich und zuständig. To właśnie w tym względzie my, mężczyźni, jesteśmy za to odpowiedzialni i na to w małżeństwie postawieni. Es ist modern geworden, das abzuschieben auf die Frauen, aber es ist unsere Verantwortung als Mann. Niestety stało się to modne w obecnym towarzystwie, żeby to spychać na żony, ale to wiedzmy, jest odpowiedzialność po naszej stronie. Was ist der Unterschied zwischen nähren und pflegen? Jaka jest różnica pomiędzy pielęgnuj i odżywiaj? Nähren bedeutet das zu geben, was nötig ist. Odżywiać to znaczy darować to wszystko, co jest rzeczą konieczną, co jest potrzebne. Pflegen bedeutet mehr zu geben, als was nötig ist. A pielęgnować to jest darować ponad to jeszcze więcej niż tylko odżywiać. Das Wort pflegen bedeutet eigentlich ein Nest bauen. To słowo pielęgnować w zasadzie oznacza budować gniazdko. Das ist ein Bild aus der Natur, das Gott uns zeigt für die Pflege des Mannes seiner Frau gegenüber. To jest właśnie dobry obraz z otaczającej nas natury, do czego my powołani jesteśmy jako mężczyźni, aby darować naszym żonom. Das dritte, was uns Männern gesagt wird, ist dieses. Trzecią rzecz, która jest do nas mężczyzn powiedziane, to jest to, wir sollen nicht bitter gegen sie sein. Że nie powinniśmy być dla nich przykrymi. Bitter zu sein bedeutet hart zu sein. Być przykrymi albo gorzkimi to oznacza również być dla nich twardymi. Das bedeutet leicht ärgerlich zu sein oder schlechte Laune zu haben. A to nic innego nie oznacza, jak być takim człowiekiem, którego łatwo wyprowadzić z równowagi, człowiekiem, który łatwo się denerwuje, łatwo się gorszy, który łatwo jest do wytrącenia z równowagi. Man kommandiert seine Frau herum, man hat wenig Verständnis für seine Frau, sondern versucht sich selber durchzusetzen. Nie mamy być takimi, którzy wydają komendy dla swoich żon i powinniśmy być dla nich zrozumiałymi w naszych wypowiedziach. Das ist eng verbunden. To jest bardzo powiązane z czwartym punktem, który oglądaliśmy w pierwszym liście Piotra. Wir sollen bei unseren Frauen wohnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß. Że my powinniśmy razem z naszymi małżonkami mieszkać rozsądnie, według najlepszej w tym względzie wiedzy. Gott sagt, dass die Frauen das schwächere Gefäß sind. Bo Bóg to powiedział, że żony są, czy kobiety są tym słabszym naczyniem.
Ich weiß, dass viele Frauen das nicht gerne hören. Ja dobrze o tym wiem, że wiele kobiet niechętnie słucha tego. Aber Gott sagt es so. Ale to właśnie Bóg powiedział tak. Und dann stimmt es auch. I to również się zgadza z prawdą. Wir dürfen dabei einen Fehler nicht machen. Ale w tym względzie nie wolno nam zrobić jednego błędu. Ein schwächeres Gefäß ist kein minderwertiges Gefäß. Słabsze naczynie to w żadnym wypadku nie jest mniej wartościowe naczynie. Es kommt drauf an, was man mit dem Gefäß tun will. Bo to właśnie chodzi o to, co my chcemy z tym naczyniem uczynić. Wenn ihr nach England reist, dann ist am Nachmittag tea time. Jetzt Tee getrunken. Jeżeli pojedziecie do Anglii, to stwierdzicie, że po południu jest specjalnego rodzaju godzina, w której piją wszyscy herbatę. Und der Tee schmeckt umso besser, je dünner die Tasse ist. I że stwierdzicie, że herbata tym lepiej smakuje, im jest nalana do jak najbardziej do filiżanki z jak najbardziej cienkiej porcelany. In England würde niemand auf die Idee kommen, Tee aus einem dicken Glas zu trinken. W Anglii nikt by nie wpadł na taki pomysł, aby pić herbatę z szklanki z grubego szkła. Aber wenn du in England eine Limonade bekommst, tut man die nicht in eine dünne Teetasse, in eine dünne Teetasse. Ale jeżeli w Anglii pijemy oranżadę, to nikt nie wpadnie na taki pomysł, aby ją nalać do filiżanki z cienkiej porcelany. Sondern Limonade kommt in ein ordentliches Glas. Jak zwykle oranżada jest nalewana do szklanki z grubego szkła. Ist die Teetasse schlechter als das Wasserglas? Czy ta filiżanka jest czymś gorszym niż picie herbaty z tej szklanki w grubym szkle? Also das Limonadenglas, meine ich. Natürlich nicht, es kommt auf den Gebrauch an. Naturalnie nie. Tutaj tylko chodzi o sposób użycia danego naczynia. Also Gott sagt, die Frau ist das schwächere Gefäß. A więc Bóg to stwierdził, że kobieta jest słabszym naczyniem. Wir haben gesehen, die Frau ist viel emotionaler als der Mann. I to już mówiliśmy o tym, że kobieta jest bardziej emocjonalna niż mężczyzna. Und jetzt sagt Gott uns Männern, denkt da dran, eure Frauen sind nicht so robust wie ihr. I to dlatego Bóg mówi do nas mężczyzn, pamiętajcie zawsze o tym, że wasze żony nie są takie gruboskórne jak wy mężczyźni. Eure Frauen sind in der Regel sehr sensibel, deshalb passt auf. Wasze żony zwykle są bardzo uczuciowe, bardzo wrażliwe i dlatego uważaj. Wohnt nach Erkenntnis, denkt daran, die Frau ist das schwächere Gefäß. I mieszkaj razem z tą żoną według najlepszego twojego możliwego poznania i pamiętaj o tym, jakiego rodzaju naczyniem jest twoja żona. Überfordert eure Frauen bitte nicht. I proszę, nie żądajcie czegoś ponad miarę niemożliwego do spełnienia przez żonę. Habe Verständnis dafür, wenn deine Frau etwas weniger schafft, als du vielleicht schaffst. Proszę, miej wyrozumiałość, jeżeli twoja żona mniej jest w stanie dokonać, niż ty byś był w stanie wykonać. Eine Frau ist eben anders als ein Mann. Bo właśnie to kobieta jest inna niż mężczyzna. Ein fünfter Punkt, der uns Männern gesagt wird. Piąty punkt, który jest skierowany do nas mężczyzn. Gebt euren Frauen Ehre. Oddawajcie cześć własnym żonom. Der Mann ist zwar das Haupt, wprawdzie głową jest małżeństwa mąż und eigentlich wird das Haupt geehrt, i w zasadzie to głowa zawsze jest czczona, aber Gott sagt uns Männern als Haupt, ehrt eure Frau. Ale Bóg powiedział do nas mężczyzn jako do głowy, czcijcie żony wasze. Was bedeutet es, seine Frau zu ehren? Co to oznacza oddawać cześć swoim żonom? Das bedeutet, gut über unsere Frauen zu sprechen. To oznacza, że będziemy zawsze i wszędzie dobrze mówili o swoich żonach.
Jakże łatwo może się to zdarzyć, że gdy jesteśmy w męskim gronie, zaczynamy narzekać na swoje własne żony i o nich źle mówić. Jeżeli tak będziemy czynili, to właśnie nie oddamy czci naszym żonom. Również uczcimy nasze żony, gdy będziemy im pomagać. Ja dobrze wiem, że żona ponosi odpowiedzialność za gospodarstwo w domu. Ale jeżeli chcemy oddać cześć naszym żonom, to też im pomagajmy w tym. Uczcić naszą własną żonę to oznacza również też od czasu do czasu przynieść jej bukiet kwiatów. Albo od czasu do czasu otworzyć szeroko drzwi auta. Może to brzmi bardzo nienowocześnie. Nie mówię, żebyśmy to codziennie czynili, ale od czasu do czasu przystoi, abyśmy to jako mężczyźni uczynili. I gdy się zastanowimy, to stwierdzimy, że jest wiele innych możliwości, aby w życiu codziennym oddać cześć naszym małżonkom. I w tym względzie my jako mężczyźni, proszę, bądźmy trochę wynalazcami. I teraz możemy przejść do tego, co Bóg powiedział do kobiet. Żona niechaj będzie pomocą dla męża. To też brzmi bardzo nienowocześnie, nieprawdaż? To może brzmi tak, że nie poważamy albo mniejszą wartość kładziemy, czy oceniamy mniej te żony. O umiłowane księżniczki, to wcale nie jest pomniejszanie waszej wartości. Gott selbst bezeichnet sich als eine Hilfe. Bo Bóg sam siebie samego określa jako pomoc. Gott sagt, ich will euch eine Hilfe sein. Bóg mówi do nas w swoim słowie, ja chcę być dla was pomocą. Und da steht das gleiche Wort wie das Wort Hilfe bei der Frau. I tam w tym miejscu jest napisane dokładnie to same słowo, które jest napisane w stosunku do kobiet. A więc umiłowane księżniczki, jeżeli będziecie dla swoich mężów pomocą, to jesteście tymi, które naśladują Boga. Tak, myśmy to stwierdzili. Dobitnie to było podkreślone, że do nas mężczyzn jest powiedziane, że mamy miłować nasze żony. I też dokładnie tak samo dobitnie do was żon jest napisane, że macie być poddane mężom swoim. I wrócę znowu do naszego przykładu wierzących z Afryki. Tam będąc postawiłem również i braciom pytanie. I zapytałem, a co wy byście sobie życzyli, żeby wasze żony wam czyniły? I jak myślicie, jaka zabrzmiała odpowiedź? Żony powinny nas akceptować, a nie tańczyć na naszych głowach. Tak, wiecie co, umiłowane siostry, to jest zasadnicza potrzeba waszych mężów. Mąż chce być uznany przez was jako głowa i akceptowany przez was. Untergeordnet zu sein bedeutet nicht, der Mann befiehlt und die Frau führt aus.
Untergeordnet sein ist nicht, dass der Mann befiehlt und die Frau das tut. Być podporządkowanym mężowi swemu to wcale nie oznacza, że mąż rozkazuje, a żona wykonuje. Wir Männer haben nichts zu befehlen. Bo my, mężowie, nie mamy niczego do rozkazywania. Wir sind Haupt und geben die Richtung an in der Ehe. My jesteśmy głową po to, aby dać, nadać kierunek naszym małżeństwom. Und die christliche Ehefrau akzeptiert ihren Mann als Haupt. I chrześcijańska żona akceptuje swojego męża jako głowę. Das bedeutet, dass sie ihm untergeordnet ist und sie ihn fürchtet. I to właśnie oznacza to słowo, że jest jemu podporządkowana i boi się i okazuje mu bojaźń. Tak. Ich möchte noch einen zweiten Punkt bei den Schwestern erwähnen. Ich möchte da kurz bleiben. Chciałbym jeszcze wymienić drugi punkt i krótko to na ten temat powiem. Wir haben im Titusbrief gelesen, dass den Schwestern dort etwas Besonderes gesagt wird. Myśmy czytali z listu Tytusa szczególne słowa skierowane do sióstr. Da werden den jungen Frauen eine ganze Reihe von Dingen gesagt. W tym rozdziale młodym kobietom jest zalecone wykonywanie wielu różnych czynności. Und drei sind wichtig in Bezug auf die Ehe. A trzy są bardzo ważne w związku z małżeństwem. Erstens, sie sollen ihre Männer lieben. Po pierwsze, one mają miłować swoich mężów. Zweitens, sie sollen ihre Kinder lieben. Po drugie, mają miłować swoje dzieci. Drittens, sie haben die Verantwortung für den Haushalt, für den häuslichen Bereich. Po trzecie, mają ponosić odpowiedzialność za zakres tego gospodarstwa domowego. Liebe Schwestern, die Reihenfolge ist wichtig. Umiłowane siostry, ta kolejność jest tutaj ważna. An erster Stelle Beziehungen auf der Erde steht euer Ehemann. Na pierwszym miejscu w waszych związkach tutaj na tej ziemi jest w tych wierszach postawiony wasz mąż. An zweiter Stelle stehen die Kinder. Na drugim miejscu są postawione dzieci. An dritter Stelle steht der Haushalt. I na trzecim miejscu dopiero jest wasze gospodarstwo domowe. Stellt euch ein jung verheiratetes Ehepaar vor. Wyobraźcie sobie takich nowożeńców. Die Frau hat nur ihren Mann und sie liebt ihn. Żona ma tylko swojego męża i go naturalnie miłuje. Jetzt werden Kinder geboren. I te później w małżeństwie pojawiają się dzieci. Was kann passieren? I co może w tym miejscu się zdarzyć? Die Frau wendet ihre Liebe den Kindern zu und der Mann tritt in den Hintergrund. Że żona zacznie swoją miłością bardziej obdarzać dzieci, a mąż znajdzie się na drugim miejscu. Naturalne to jest, że matki mają miłować swoje dzieci. Oczywiście, ojcowie też. Ale zawsze to pozostanie, że najściślejszym związkiem do końca waszego życia jest związek z waszym mężem. Jeżeli bardziej będziecie miłowały swoje dzieci niż swojego męża, to się wkrótce okaże, że mąż jest sfrustrowany. Und dann gibt es auch Frauen, für die ist der Haushalt das Wichtigste. Ale również są i takie kobiety, dla których ich gospodarstwo domowe jest najważniejsze. Hauptsache zu Hause ist alles perfekt. I dla nich najważniejszą rzeczą jest, aby wszystko perfekcyjnie w ich gospodarstwie wyglądało. Es ist gut, wenn ihr Frauen euch ordentlich um den Haushalt kümmert. Oczywiście to jest rzeczą dobrą, jeżeli będziecie się wy, kobiety, starały o porządek w waszym gospodarstwie. Aber bitte nicht auf Kosten eures Mannes und eurer Kinder. Ale proszę, nie czyńcie tego kosztem waszych mężów i waszych dzieci. Die biblische Reihenfolge ist folgende. Gdyż biblijna kolejność jest następująca. Der Ehemann, die Kinder und dann der Haushalt. Małżonek, dzieci, a dopiero na końcu gospodarstwo domowe. Wir sehen, wie praktisch die Bibel auch in solchen Fragen hilft. I widzimy wyraźnie, jak bardzo praktycznie nam służy pomocą Biblia w takich przykładach.
I myśmy to już widzieli, jaka jest odpowiedzialność mężczyzny. I widzieliśmy również, jaki jest zakres odpowiedzialności kobiety. Ale chciałbym teraz kilka wierszy przeczytać, które pokazują nam, jakiego rodzaju jest nasza wspólna odpowiedzialność. Diese Verse, die wir jetzt lesen, werden nicht speziell Ehepartnern gesagt. Te wiersze, które przeczytamy, nie są skierowane w specjalny sposób do któregoś z partnerów małżeńskich. Sie gelten für das Miteinander in der Familie Gottes. One obowiązują do dobrego, służą do dobrego życia jako rodziny Bożej. Aber sie gelten auch für Ehepartner. Ale również one obowiązują jako wskazówka dla pary małżeńskiej. Wir denken nochmal an die erste Eheklasse, in der wir reisen wollen. Ciągle pamiętajmy o tym, żebyśmy podróżowali w wagonie pierwszej klasy. Nämlich miteinander und füreinander. Mianowicie ze sobą i dla siebie. Wir gehen zum ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Dlatego otwórzmy pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Entschuldigung, Kapitel 1, 1 Petrus 1. Przepraszam, pierwszy rozdział. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. In Vers 22 heißt es: Liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Kapitel 1, Vers 22. Liebt einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Czytamy tutaj w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 22 wiersz, w drugiej połowie. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Einer soll den anderen lieben. Jeden drugiego ma miłować. Das wird nicht nur der Mann gesagt und auch nicht nur der Frau gesagt. Tu nie jest to powiedziane tylko mężczyźnie, ani tylko kobiecie. Liebe ist immer auf Gegenseitigkeit ausgelegt. Bo miłość jest również zależna od wzajemności. Liebe ist das einzige Geschenk, das man immer zurückbekommt. Miłość jest tym jedynym podarunkiem, który otrzymujemy z powrotem, gdy jej udzielamy. Vielleicht sagst du, ich möchte gerne von meinem Partner geliebt werden. Może ty powiesz, ja tak bardzo chciałbym, czy chciałabym być przez mojego partnera małżeńskiego miłowanym, miłowana. Ja, den Wunsch darfst du auch haben. Tak, możesz mieć takie życzenie. Aber wie geht dieser Wunsch am besten in Erfüllung? Ale jak takie życzenie najlepiej spełnić? Indem du anfängst deinen Partner zu lieben. Właśnie przez to, że to ty najpierw rozpoczniesz miłować twojego partnera małżeńskiego. Du sagst vielleicht, mein Partner soll mich lieben, dann liebe ich ihn auch. A ty może odpowiesz, najpierw niech on zacznie mnie miłować, a wtedy i ja będę go miłować. Aber du musst den Satz rumdrehen. Nie, ty te zdanie musisz odwrócić. Wenn du deinen Ehepartner liebst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Liebe zurückkommt. Jeżeli ty zaczniesz miłować twojego partnera małżeńskiego, to jest wielkie prawdopodobieństwo tego, że i tą miłość otrzymasz od niego z powrotem. Wisst ihr, die Liebe ist wie eine ganz zarte Pflanze im Garten. Tak, wiecie co, miłość to jest podobna do takiej bardzo delikatnej rośliny w ogrodzie. Die Liebe musst du jeden Tag pflegen. I tą miłość musisz każdego dnia pielęgnować. So strenge und harte Stürme verträgt die Liebe nicht so gut. I takie twarde, jak również też i gwałtowne burze niedobrze znosi ta miłość. Nie, miłość chce być zawsze pielęgnowaną. Und zwar jeden Tag. I mianowicie to każdego dnia. Von dem Herrn Jesus lesen wir folgendes. Co do osoby Pana Jezusa, czytamy następujące słowo. Er hat die Seinen geliebt und er liebt sie bis ans Ende. A On umiłował swoich, a umiłował ich aż do końca. Miłość Pana Jezusa do nas jest tego rodzaju, że możemy z niej cieszyć się każdego dnia. Liebe ist etwas, was wir jeden Tag in der Ehe pflegen sollen.
I miłość też jest tym, co każdego dnia musimy pielęgnować. Wir gehen zum 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. I przejdziemy teraz do pierwszego listu do Tesaloniczan, do 5. rozdziału. Und wir lesen dort in Vers 11. Wir lesen den 11. Vers. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5. rozdział, 11. wiersz. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Wir sollen einander ermuntern und erbauen. A więc my nawzajem powinniśmy siebie zachęcać i wzajemnie budować. Ermuntern bedeutet, dem anderen Freude zu machen. Zachęcać to znaczy, że drugiemu sprawić radość. Es gibt viele, pocieszyć go. Es gibt viele Möglichkeiten im Alltag der Ehe seinem Ehepartner eine Freude zu machen. Bo jest wiele możliwości, aby w małżeństwie swojemu partnerowi małżeńskiemu sprawić wiele radości. Stell dir vor, dein Mann kommt abends nach Hause und er ist müde und geschafft von der Arbeit. Wyobraź sobie tak, że twój mąż przychodzi wieczorem do domu zmęczony z pracy. Jetzt hast du als Ehefrau die Möglichkeit, deinem Mann etwas Freude zu bereiten. I teraz ty, jako małżonka, masz tą możliwość, aby twojemu mężowi sprawić trochę radości. Vielleicht weißt du, was dein Mann besonders gerne zum Abendessen hat. Może ty na przykład wiesz, co twój mąż tak chętnie zjadłby na kolację. Mach ihm doch mal sein Lieblingsessen. Zrób mu tą ulubioną potrawę. Lieber Ehemann, du weißt, dass deine Frau vielleicht gerne mal einen Abend mit dir ausgeht. A ty, miły bracie, ty dobrze wiesz o tym, że twoja żona chętnie by od czasu do czasu wyszła razem z tobą w wieczór. Vielleicht hat sie den ganzen Tag Stress gehabt mit den Kindern. Może ona miała cały dzień do czynienia z dziećmi tak bardzo ją stresującymi. Organizier doch mal einen Babysitter und mach einen Abend mit deiner Frau alleine. Zorganizuj jakąś opiekunkę dla twoich dzieci i weź twoją żonę na wieczór tylko dla was dwojga przeznaczony. Es gibt viele Möglichkeiten, uns gegenseitig mal eine Freude zu machen und zu ermuntern. Jest wiele różnych możliwości, aby wzajemnie obdarzać się radością, jak również też być zachętą dla siebie nawzajem. Erbauen hat es mit geistlichen Bedürfnissen zu tun. A być zbudowaniem dla drugiej osoby to oznacza, że wyjść naprzeciw tym potrzebom duchowym. Die Verantwortung dafür hat der Mann. I odpowiedzialność spoczywa na tobie, mężu. Aber die Frau kann auch dazu beitragen, ihren Mann geistlich zu erbauen, ihm eine Hilfe auch darin zu sein. Również i żona może być dla swojego męża duchowym zbudowaniem i pomocą w tym względzie duchowym. Paulus sagt den Thessalonichern hier, sie sollen das tun und dann fügt hinzu, wie ihr es auch tut. Paweł pisze do Tesaloniczan w tym 5. rozdziale, w 11. wierszu, że wy macie budować jeden drugiego, co też czynicie. Vielleicht tun wir das schon, erbauen und ermuntern. Może to też i czynicie, że siebie nawzajem napominacie i budujecie wzajemnie. Aber wir können immer noch etwas mehr tun. Ale wiedz, że zawsze można zrobić więcej niż dotychczas. Dann lesen wir in 1. Thessalonicher 5. I dalej z tego 5. rozdziału Tesaloniczan przeczytamy. Vers 15 am Ende, seid langmütig zu allen. Pod koniec 15 wiersza starajcie się dobrze czynić nawzajem i wszystkim. Und in Vers 15 strebt alle Zeit dem Guten nach zueinander und zu allen. Vers 15, 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Strebt alle Zeit dem Guten nach. Tutaj był przeczytany koniec 14 wiersza. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich
I koniec 15. Dobrze sobie czynić nawzajem i wszystkim. Erstmal sollen wir langmütig sein zueinander. Po pierwsze, mamy być wielkoduszni dla wszystkich, nawzajem. Wir brauchen Geduld miteinander. Bo potrzebujemy wiele cierpliwości wzajemnie. Wir Männer müssen manchmal Geduld mit unseren Frauen haben. My, mężczyźni, powinniśmy mieć wiele cierpliwości w stosunku do naszych żon. Frauen sind manchmal nicht so pünktlich. Żony nieczęsto są punktualne. Du bist vielleicht pünktlich als Mann. Ty, jako mężczyzna, może akurat jesteś punktualny. Versuche etwas langmütig zu sein. Spróbuj być wielkodusznym pod tym względem dla twojej żony. Wir Männer sind manchmal nicht so schnell mit unseren Gedanken wie ihr Frauen. A my, mężczyźni, nie, bardzo często się zdarza, że nie biegniemy tak szybko do przodu myślami, jak wybiegają do przodu nasze żony. Uns Männern wird schon mal nachgesagt, wir wären so ahnungslos, so dumm. Bardzo często mówi się o nas, mężczyznach, że nie mamy o tym pojęcia, że jesteśmy tacy głupi. Ihr Frauen habt etwas Langmut und Geduld mit uns, wenn wir nicht so schnell mitkommen. A wy, żony, bądźcie wielkoduszne w stosunku do nas, mężczyzn, jeżeli nie nadążamy za wami w myślach. Dann sollen wir dem Guten nachstreben. Następnie czytaliśmy, powinniśmy dążyć do dobrego nawzajem. Wir sollen einander Gutes tun. Nawzajem mamy sobie wyświadczać dobro. Dann gehen wir mal zum Kolosserbrief. I teraz przejdźmy do listu do Kolosan. Kapitel 3, Vers 13. Trzeci rozdział listu do Kolosan, 13 wiersz. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Wir sollen einander ertragen und vergeben. My mamy wzajemnie siebie znosić i przebaczać sobie wzajemnie. Ertragen hat es mit Schwächen zu tun. Znosić siebie nawzajem to oznacza, że tu mamy do czynienia ze słabościami drugiej strony. Vergebung hat es mit Sünden zu tun. A przebaczać coś to oznacza, że mamy do czynienia z grzechami. Wenn es heißt, ertragt einander, jeśli jest napisane do nas, znosząc jedni drugich, dann möchte Gott uns sagen, ertragt die Schwächen, die euer Ehepartner hat. To Bóg chce nam w tym wierszu powiedzieć, znoś te słabości twojego partnera małżeńskiego. Es gibt Menschen, die sind abends um 9 Uhr so müde, dass sie ins Bett gehen müssen. Są tacy ludzie, którzy o 9 wieczorem są już tak zmęczeni, że muszą położyć się do łóżka. Und für andere fängt der Tag erst abends um 9 Uhr richtig an. A dla innych znowu o 9 dopiero się dzień zaczyna tak naprawdę. I teraz sobie wyobraźcie, że tego rodzaju dwóch ludzi jest w związku małżeńskim. Jak mają się teraz wzajemnie znosić? Znoście się wzajemnie. Es gibt so viele Schwächen, wo wir einfach akzeptieren müssen und ertragen. Jest tak wiele różnych słabości po obydwóch stronach, w których mamy siebie nawzajem znosić. Ale również też i zdarzają się grzechy, a te muszą być wyznane i przebaczone. Jakobus sagt uns, bekennt einander die Vergehungen. List do Jakuba, list Jakuba mówi nam, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Und Paulus sagt uns, vergebt einander die Vergehungen. A Paweł do nas mówi wyraźnie, przebaczajcie sobie nawzajem grzechy. Und beides ist wahr und beides ist wichtig. I obydwie te sprawy są prawdą i są ważną rzeczą. Es gibt leider keine Ehe, wo wir nicht ein andermal schuldig werden. Nie ma prawie, że takiego małżeństwa, w którym by nie okazało się, że jedna ze stron zawiniła w czymś. Jedna wobec drugiej, przepraszam. Liebe Geschwister, wenn so etwas vorkommt, lasst uns erstens bekennen.
Umiłowani bracia i siostry, jeżeli coś takiego się zdarzy, to chciejmy sobie nawzajem to wyznać. Und bekennen bedeutet die Sache beim Namen zu nennen. A wyznać to oznacza, że ten grzech należy wyznać i nazwać go po imieniu. Aber es ist genauso wichtig, dass wir bereit sind zu vergeben. Ale również dokładnie tak samo ważną rzeczą jest, aby druga strona była gotowa do tego, aby przebaczyć. Wir tun uns mit beiden Dingen manchmal schwer. Jakże często mamy problemy z tymi dwoma rzeczami. Es fällt uns schwer zu bekennen. Jakże trudno jest nam wyznać. Und manchmal fällt es uns auch schwer zu vergeben. A jakże trudno jest czasami też i przebaczyć. Wenn wir nicht bekennen, nicht vergeben, ist das der schleichende Tod für eine Ehe. Jeżeli nie będziemy wzajemnie sobie wyznawać i wzajemnie nie będziemy sobie przebaczać, to wiedzcie o tym, że to jest właśnie zakradająca się śmierć dla tego małżeństwa. Das ist ein ganz elementarer Punkt für das Glück in der Ehe. To jest elementarny punkt dotyczący szczęścia w małżeństwie. Es fehlt jetzt leider die Zeit, deshalb müssen wir noch zum letzten Punkt kommen. Niestety brakuje nam czasu, ale przejdziemy do ostatniego punktu. Entschuldigung, zum vorletzten Punkt. Przepraszam, do przedostatniego punktu. Lukas 24. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. In Lukas 24, ab Vers 13, haben wir die beiden Jünger, die nach Emmaus gehen. Począwszy od 13 wiersza w tym Łukasza 24 rozdziale, oglądamy tych dwóch uczniów, którzy idą do Emaus. Und es heißt in den Versen 14 bis 17 dreimal, dass sie sich miteinander unterhalten haben. I w wierszach od 14 do 17 trzykrotnie jest o tym mowa, że oni ze sobą nawzajem wymieniali się swoimi uwagami, rozmawiali. Es ist für unsere Ehen unerlässlich, dass wir miteinander reden. Jest to rzeczą nieodzownie konieczną, abyśmy między sobą rozmawiali. Sprachlosigkeit ist auch ein schleichender Tod für unsere Ehen. Milczenie w małżeństwie to też jest zakradająca się śmierć do małżeństwa. Ich vermute, dass in Polen auch die Frauen mehr reden als die Männer. Domyślam się, że w Polsce żony też więcej mówią niż mężczyźni. Ich bin ja viel rumgekommen auf dieser Welt und überall habe ich das bestätigt bekommen und ich denke, hier wird das auch so sein. Ja wiele podróżowałem po tym świecie i z wielu krajów otrzymałem potwierdzenie i myślę, że i od was je też otrzymam. Meine Frau sagt mir oft, red doch mal ein bisschen mehr. Moja żona często mnie do tego zachęca, no mów coś troszkę. Nie mów tylko w samym zgromadzeniu, mów też i coś w domu. O, umiłowani bracia, zachęcajmy siebie nawzajem do tego, abyśmy więcej mówili. I teraz powiem to z pozytywnej strony co do sióstr. Może wy musicie nam dać więcej sposobności, abyśmy mieli możliwość się wypowiedzenia. Kommunikation ist immer in beide Richtungen. A komunikacja musi się odbywać zawsze w dwóch kierunkach. So, jetzt komme ich aber wirklich zum letzten Punkt. Doch. Wir gehen nochmal zum Philipperbrief. I przejdziemy do ostatniego punktu w liście do Filipian. Drugi rozdział, wiersze od 2 do 4. List do Filipian, drugi rozdział, wiersze od 2 do 4. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Wenn wir das gemeinsam mehr beachten würden, gäbe es keine Eheprobleme.
Gdyby te wiersze były bardziej brane pod uwagę, to nie byłoby tylu problemów w małżeństwach. Dass es Eheprobleme gibt, beweist, dass wir das hier nicht immer so praktizieren. A to, że są problemy w małżeństwach, świadczy o tym, że nie zawsze te wiersze obracamy w czyn. Das Vorbild ist der Herr Jesus. A przykładem dla nas jest tutaj, wzorcem dla nas jest Pan Jezus. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. A to usposobienie niech będzie również w was, jakie było w Chrystusie Jezusie. Die Gesinnung in uns, man kann auch sagen, die Gesinnung unter uns. Można powiedzieć usposobienie w was, ale również można to określić usposobienie między wami. Der Jesus hat nichts aus Streitsucht getan. I Pan Jezus niczego nie uczynił z kłótliwości. Wir sollen uns in unseren Ehen nicht streiten. Też i my nie powinniśmy się kłócić w naszych małżeństwach. Der Herr Jesus hat nichts getan, um den Ruhm und die Ehre für sich zu haben. Również też i Pan Jezus też niczego nie czynił, aby skupić na swojej własnej osobie chwałę i cześć. Der Jesus war nicht egoistisch und hat auf das Seine gesehen, sondern er hat sich um andere gekümmert. Pan Jezus również nie był egoistyczny i nie widział tylko co jego, ale również troszczył się o innych. Es heißt hier, ein jeder den anderen höher achten als sich selbst. Jest tutaj napisane, niechaj tedy każdy baczy nie tylko, niech każdy w pokorze uważa jednego od drugiego wyższych niż on. Wir Männer sagen, wir sind das Haupt, wir müssen die Frau nicht höher achten als uns selbst. My mężczyźni jakże często twierdzimy, my jesteśmy głową i my nie musimy żony uważać wyższej od nas. Ja, wir sind das Haupt und trotzdem heißt es hier, die Frau höher achten als uns selbst. Tak, my jesteśmy głową, a pomimo tego do nas jest też napisane, że mamy naszą małżonkę traktować wyżej niż siebie samego. Nicht egoistisch auf unseren Vorteil sehen, nie spoglądać egoistycznie tylko na własne zyski, sondern auf den Vorteil des anderen sehen, ale zawsze mieć też i na oku zysk tego drugiego. Wenn du dafür Sorge trägst, dass es deinem Ehepartner gut geht, dann geht's dir selber auch gut. Jeżeli ty będziesz o to się starał, aby dobrze się powodziło twojemu partnerowi małżeńskiemu, to wkrótce się okaże, że również będzie się i tobie dobrze powodziło. Wir fassen ganz kurz zusammen. I teraz krótko to wszystko razem zbierzmy, co żeśmy teraz w tej godzinie słyszeli. Der Mann ist das Haupt. Mężczyzna jest głową. Er hat die Verantwortung. On ponosi w małżeństwie odpowiedzialność. Wir sollen unsere Frauen lieben. I my mamy nasze małżonki miłować. Wir sollen sie nähren und pflegen. Mamy je odżywiać i pielęgnować. Wir sollen nicht bitter sein. Nie mamy być zgorzkniałymi w stosunku do nich. Wir wollen daran, przykrymi jest napisane. Wir wollen daran denken, dass sie das schwächere Gefäß sind. Zawsze pamiętajmy o tym, że one są tym słabszym naczyniem. Rücksicht nehmen und den Frauen Ehre geben. Mamy brać na to wzgląd i naszym żonom oddawać należną im cześć. Die Frauen wollen ihren Männern eine Hilfe sein. A żony niech będą swoim mężom pomocą und die Männer als Haupt anerkennen. I uznają swoich mężów jako ich głowę. Und dann wollen wir alle in der dritten Eheklasse reisen. I wtedy wspólnie chcielibyśmy podróżować in der ersten w tym wagonie pierwszej klasy przez nasze małżeństwo. Chcielibyśmy zawsze być dla siebie nawzajem i ze sobą nawzajem żyć. I mamy jeden drugiego miłować. Mamy jeden drugiego też i zachęcać i budować. I chcielibyśmy drugiemu zawsze dobro wyświadczać. I chcielibyśmy być również też i wielkoduszni. Słabości znosić, a grzechy przebaczać.
Chciejmy zawsze ze sobą rozmawiać i drugą stronę wyżej traktować niż siebie samego. Ja wiem, że to jest trudne. I niestety nie urzeczywistniam tego każdego dnia. Ale chciejmy nawzajem sobie nasze dłonie wzmacniać zawsze ku dobremu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za waszą uwagę i za dobre tłumaczenie.